Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze po takiej dość długiej przerwie po rewolucji zdrowia, która miała miejsce na początku marca. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bo dzisiaj będziemy tak naprawdę nawiązywać do tego, o czym już mówiliśmy podczas rewolucji zdrowia, gdyż i gość, który występował na rewolucji zdrowia, i tematyka też nieco zbliżona. Aczkolwiek będzie dużo, dużo dzisiaj nowości. I poniekąd ta tematyka także dlatego, że w trakcie rewolucji zdrowia moja rozmowa z Grzegorzem Jabłońskim, który jest moim dzisiejszym gościem, wzbudziła wśród Was bardzo, bardzo dużo emocji. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować tą rozmowę z Grzegorzem, bo tematyka jest naprawdę pasjonująca. Tematyka, która z pozoru tylko dotyczy układu kostnego, choć oczywiście w głównej mierze jego. Ale mówię z pozoru, dlatego że już w informacjach, które Wam wysyłałem, dużo mówiłem, pisałem do Was także o tym, że będziemy rozmawiać o chorobach przewlekłych i tym, jak one się manifestują w organizmie. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo o tym Grzegorz nam dzisiaj też będzie opowiadał. Ja mam nadzieję, że jestem widzialny i słyszalny. Jeżeli tak, to bardzo Was serdecznie proszę, dajcie znać na czacie. Jeżeli spojrzycie w dół, mam nadzieję, że dobrze pokazuję, to gdzieś tutaj mniej więcej pod wideo powinno znaleźć się czat. Tam jest napisane komentarze i w tych komentarzach proszę wpiszcie mnie, czy widzicie, czy słyszycie. To będę spokojniejszy, że wszystko jest, odbiera i jest OK. No, widzę pierwsze komentarze, że jest OK, także oddycham z ulgą. Słuchajcie, dzisiejsze to spotkanie to jeszcze ma nieco trochę drugie dno, bo być może ci, którzy uczestniczyli w rewolucji zdrowia, pamiętają, że w trakcie rewolucji zdrowia obiecywaliśmy z Grzegorzem, że zorganizujemy specjalne szkolenie. Rzeczywiście takie szkolenie już się odbyło. Natomiast chętnych była tak ogromna ilość, że nie wszyscy się na to szkolenie załapali. I dzisiaj też pod koniec dzisiejszej mojej rozmowy z Grzegorzem też o takim szkoleniu jeszcze będziemy rozmawiać, także wytrwajcie koniecznie do końca, bo będą ciekawe informacje. No a cóż, w tym momencie dosyć mojego ględzenia. Czas najwyższy powitać mojego dzisiejszego gościa. Witam cię serdecznie, Grzegorzu. Witam serdecznie Piotruś, witam oczywiście serdecznie Państwa, tych wszystkich, którzy już mnie znają i tych oczywiście, którzy mnie nie znają i mają chęć po prostu poznać i zobaczyć, co ja mam do powiedzenia. Bardzo serdecznie witam. Cieszę się ogromnie, Grzegorz, że jesteś ponownie z nami. Ja tylko już tak zupełnie pro forma dla tych osób, które rzeczywiście być może oglądają nas po raz pierwszy, powiem Grzegorz Jabłoński, kręgarz, chiropraktyk z wieloletnim doświadczeniem i niezwykłym darem w rękach, który pomaga przywracać sprawność osobom i w sytuacjach, które się wydawały już beznadziejne. Dlatego z tym większą przyjemnością witam cię, Grzegorzu, raz jeszcze serdecznie podczas naszej kolejnej rozmowy webinarowej w ramach Polaku Lecz się Sami Rewolucji Zdrowia. Dziękuję Piotrusiu, jak zwykle bardzo miło potrafisz witać swoich gości. Jest mi niezmiernie miło oczywiście rozmawiać z Tobą, jest mi niezmiernie miło nieustająco rozmawiać oczywiście z Państwem i móc przekazać, co mam do powiedzenia i ewentualnie nauczenia Państwa ze swojej wieloletniej praktyki kręgarskiej. Grzegorz, zacznę od tego, że znowu troszeczkę nawiążę do naszej poprzedniej rozmowy w Rewolucji Zdrowia, gdzie dużo rozmawialiśmy o układzie limfatycznym, o sposobach na oczyszczanie organizmu. I dzisiaj niejako chciałbym troszeczkę zacząć właśnie od kontynuowania tejże tematyki, bo jeżeli mówimy o chorobach przewlekłych i to w przeróżnych jej postaciach, no to nie ma, wydaje mi się, drogi do tego, aby móc wyzdrowieć, by właśnie nie zacząć od układu limfatycznego, tego, żeby ta limfa ruszyła i oczyszczanie organizmu było bardziej efektywne i bardziej skuteczne. Co ty jako praktyk na co dzień spotykający się ze swoimi pacjentami, klientami, możesz im w tej kwestii doradzić i co możesz w ogóle na ten temat powiedzieć? No właśnie, Piotrusiu, te poprzednie twój webinar, te Polaku lecie sam, czyli ta rewolucja zdrowia, dotyczyła generalnie właśnie oczyszczania i oczywiście twoje też również i wielu pewnie ludzi było zdziwienie, kiedy dowiedzieli się, że ten kręgosłup ma też bardzo dużo z oczyszczaniem, no oczywiście oczyszczaniem, w którym w głównej mierze zajmuje się taki układ, jak jest układ limfatyczny. I to
było o tyle ciekawe i powiedzmy odkrywcze dla wielu osób, które nie wiedziały, że kręgosłup ma w ogóle udział we wszystkich chorobach. Większy, mniejszy, jeśli chodzi o procent tego udziału, natomiast absolutnie we wszystkich chorobach ma kręgosłup. Ja to tłumaczyłem wtedy na poprzednim webinarze, dlaczego tak jest, ponieważ tam sobie ten cały układ nerwowy wychodzi przez poszczególne segmenty kręgowe i zwykłe już tylko uciski mechaniczne, pomijając wszelkie inne przyczyny, zwykłe uciski mechaniczne już mogą powodować, powiedzmy, zaburzenia przepływu sygnałów, które sterują absolutnie znowu wszystkimi układami, w tym oczywiście układ nerwowy i układ hormonalny, czyli gruczołów dokrewnych wszelkiego rodzaju, oczywiście pozostaje również zaburzony z tytułu na przykład mechanicznych ucisków. To jest taka zwykła mechaniczna zasada, że nic się nie dzieje w organizmie bez mechaniki i właściwie można powiedzieć, że medycyna to właściwie mechanika. Mechanika, a dopiero potem już sposoby, powiedzmy, jak tam co do tego organizmu jeszcze dorzucić i co wrzucić, żeby, powiedzmy, ta mechanika mogła lepiej funkcjonować. Ja w swojej takiej praktyce, no można powiedzieć, wykładowczej, to znaczy tam, gdzie uczę wszystkich swoich kursantów i szkole z tej mojej metody 3x3, staram się to właśnie ewidentnie uzmysłowić. I w tej metodzie 3x3 nowoczesnego kręgarstwa, a więc absolutnie tej mojej metodzie, którą odkryłem, te wszystkie zasady i wiele zależności jest tam właśnie pokazanych inaczej niż powszechnie nauczanych, powiedzmy, na akademiach medycznych, pokazuje, że właściwie organizm dzielimy na takie trzy układy. Układ oczyszczający, to jest właśnie układ limfy i wtedy tłumaczyłem na poprzednim webinarze, żeby się nie powtarzać, że to jest taka kanalizacja tego organizmu i ona musi być drożna, żeby się cokolwiek oczyszczało i od niej trzeba zaczynać. Więc jeśli chcemy oczyszczać organizm, jakiekolwiek narządy i cokolwiek innego, to najpierw musimy udrożnić kanalizację, żebyśmy nie zapchali się tymi toksynami w organizmie i właściwie nie pogorszyli swojego stanu zdrowia. Druga rzecz, to jest taki drugi bardzo ważny układ, to jest układ właśnie naczyniowo-krwionośny, naczyniowo-sercowy, który jest z kolei takim układem odżywczym, a więc limfa oczyszczającym, krew odżywcza. I znowu tu nie chodzi jakby o zwykłe odżywianie, tylko chodzi o to, żeby krew posiadała wszelkiego rodzaju składniki, które pozwolą odżywić jej każdą komórkę, oczywiście przez naczynia krwionośne, które dostarczają tą krew do każdej tej komórki. No i wreszcie trzeci układ, to jest, który składa się nasz organizm i właśnie na te trzy układy trzeba zwrócić uwagę, to jest właśnie układ sterujący. I tym układem sterującym jest właśnie układ nerwowy, tłuste gruczoły dokrewne. Jeśli mamy teraz świadomość, że te trzy układy rządzą jakby całym organizmem, poprzez oczywiście czy to gruczoły dokrewne, czy to narządy wewnętrzne, czy wreszcie przez narząd ruchu i układ mięśniowo-więzadłowo-kostny, to zdajemy sobie sprawę, na co trzeba głównie zwrócić uwagę, żeby po pierwsze zdrowo w ogóle żyć, zdrowo się odżywiać, prowadzić zdrowy tryb życia, a po drugie, jeśli już dosięgnie nas jakaś choroba, to żeby wiedzieć, jak się do niej zabrać i żeby tą chorobę po prostu wyleczyć. Więc należy zacząć właśnie w odpowiedniej kolejności. Tak jak choroba postępuje, i to też jest w tej mojej metodzie właśnie 3x3, mówi się o trzech poziomach choroby, a więc jeden poziom to jest ten właśnie energetyczno-duchowy, ta najwyższa taka półka i najdelikatniejsze, najsubtelniejsze sygnały zaburzające już pracę naszego ciała. Te oczywiście niedostrzegalne lub lekceważone, my zawsze mamy przekierunkowaną uwagę głównie na coś innego, więc ich nie dostrzegamy i to wtedy przechodzi na ten drugi poziom, czyli na poziom psychiczno-emocjonalny. W tym poziomie znowu, że tak powiem, troski codziennego trudu zaburzają nam osąd sytuacji i dopiero musi się naprawdę coś bardzo poważnego wydarzyć, żeby zwrócić uwagę na te swoje emocje. I wreszcie ten trzeci poziom, ten poziom czysto fizyczny, w który dopóki funkcjonuje i w który my najbardziej orzemy, że tak powiem, a on i tak się stara, żeby wszystko zrobić jak najlepiej dla nas i jak najdłużej, więc kiedy już nie daje rady, no to wtedy oczywiście manifestuje się w postaci jakiejś takiej choroby i dopiero my ją dostrzegamy. Więc teraz choroba postępuje od tego poziomu duchowego, po energetycznego, poprzez psychiczno-emocjonalny do tego ciała fizycznego. I ciało fizyczne jest taką świątynią, której absolutnie wszystko ujawnia się, co jest niewidzialne i oczywiście co jest widzialne.
I tak jak postępowała ta choroba A, B, C, czyli od tej góry do ciała fizycznego, tak my teraz musimy, chcąc przywrócić stan pełnego zdrowia na wszystkich tych trzech poziomach, no to musimy oczywiście postępować od tyłu C, B, A. To jest to słynne Centralne Biuro Antykorupcyjne mojej metody, tej 3x3, które powoduje, że tylko tą drogą, kiedy wycofujemy objawy i tylko w ten sposób, że wycofujemy dokładnie te objawy, które się objawiały w określonym czasie i w określonych strukturach, jesteśmy w stanie wyzdrowieć i wyleczyć się prawidłowo, nie przeszkadzając oczywiście organizmowi w dokonywaniu tego cudu, jakim jest to uzdrowienie. I teraz w ciele fizycznym mamy też takie trzy poziomy i to jest układ mięśniowy, jest układ więzadłowy i układ kostny. I najszybciej choroba objawia się w układzie mięśniowym. Poprzez przeciążenia tego układu mięśniowego pojawiają się oczywiście różne skurcze, przykurcze, napięcia, punkty bolesne, prawda, itd., itp. I my, gdybyśmy z kolei byli bardziej uważni i mieli te punkty, powiedzmy te miejsca obserwować, czy zauważać te małe objawy, objawiki, co się z tym dzieje i wiedzieli, jak to likwidować, to nie dopuszczalibyśmy do dalszych zmian, którymi w następnej dobie już są zmiany w układzie więzadłowym. Układ więzadłowy znowu ma swoje różne struktury, tak zwane reakcyjno-wyrównawcze, znowu mój wynalazek, który pokazuje, że gdzieś tam zaburzenia, czy to mięśniowym, czy więzadłowym, czy w kostnym, w pierwszej kolejności objawiają się właśnie w tych tak zwanych punktach, czy strefach reakcyjno-wyrównawczych. To mogą być mięśnie, to mogą być więzadła, to mogą być określone stawy, taka tajemnica metody, powiedzmy 3x3. I wtedy, kiedy wiemy, że aha, czy to ruchomość, czy funkcja, powiedzmy, czy jakaś dolegliwość bólowa, czy zaburzenia trofiki tego miejsca, czy cokolwiek innego, jest w tym momencie niewłaściwe, a my umiemy to obserwować, a potem jeszcze umiemy na to zadziałać, to znowu nie dopuszczamy do dalszych zmian, czy do dalszych zmian w elementach na przykład kostnych już i stawowych, do tych różnych tam RZS-ów, prawda, Bechtieriewów w kręgosłupie i tak dalej, czy takich poważnych zmian artrytyczno-degeneracyjnych oczywiście i różnego rodzaju wirusowo-bakteryjnych w postaci różnego rodzaju guzów, no i oczywiście dużych określonych bólów i ograniczeń, że tak powiem, nie tylko funkcji danego, powiedzmy, danego miejsca, ale również funkcji całego naszego organizmu. Tak to pokrótce mniej więcej wygląda. Więc jeśli by wrócił na chwilę jeszcze do tego, do tych trzech ważnych układów, układu oczyszczającego limfy, układu odżywczego krwi i układu sterującego, czyli układu nerwowego i gruczołów dokrewnych, to też pierwsze zmiany zaczynają się właśnie w gruczołach dokrewnych. Następnie niezauważone, nieleczone, one są też bardzo subtelne, aczkolwiek niekiedy bardzo wyraziste, bo powiedzmy paniczny strach może wywołać u niektórych usztywnienie, znieruchomienie, prawda, a u innych ostrą biegunkę na przykład, często na miejscu. I to jest ewidentny obraz działania gruczołów dokrewnych, prawda? Niemniej jednak nie są subtelniejsze sygnały, wielokrotnie one są niedostrzegane, więc przenoszą się na układ krwionośny, a więc na zaburzenie ukrwienia, czyli odżywiania poszczególnych tkanek i komórek, z których te tkanki są zbudowane. Te też są często niezauważane i lekceważone, no bo powiedzmy zwykła arytmia czy zmiany ciśnienia, prawda? Owszem, mogą być dokuczliwe, ale nie są aż tak dokuczliwe, żeby blokowały nas w życiu codziennym, w związku z powyższym też nie są odpowiednio, powiedzmy, wyregulowane, a więc wtedy przenosi się to wszystko dalej na układ limfatyczny, czyli w tym momencie już na płyny wszelkiego rodzaju tkankowe i na zaburzenie, prawda, wydzielania tych wszystkich zanieczyszczeń i toksyn, a my oczywiście temu układowi jeszcze bardziej, że tak powiem, pomagamy w jego pracy, stosując różnego rodzaju dezodoranty prosto na węzły chłonne, prawda, i tym podobne przyjemności, które powodują, że ten układ limfatyczny, powiedzmy, zamiast być udrożniony i powiedzmy chociażby z potem powodować wydzielanie się tych toksyn z organizmu, tych metali ciężkich, to odwrotnie musi przez te gruczoły, że tak powiem, wszystkie wchłaniać te metale ciężkie. W każdym bądź razie oczyszczanie czy uzdrawianie tej choroby, czy leczenie jakiejkolwiek choroby powinno się właśnie odbywać od udrażniania układu limfatycznego, następnie od uregulowania składu chemicznego krwi, prawda, i jej gęstości oczywiście, i udrożnienia naczyniowego, no i wreszcie zakończyć na
wyregulowaniu pracy gruczołów do krewnych. Wszystkie te trzy układy, okazuje się, proszę Państwa, i to jest też informacja po prostu, jak ja to zawsze mówię, za 100 tysięcy dolarów w ramkę i na łóżko. Tutaj kto pozdrawiają, mnie widzę z Nowego Jorku tam na początku, więc też serdecznie pozdrawiam, oczywiście odwrotnie. Natomiast te 100 tysięcy dolarów w ramkę i na łóżko dla nich tam coś znaczy, dla wszystkich coś znaczy. W każdym bądź razie to są takie informacje, że te oczyszczanie limfy, te wyregulowanie składu chemicznego krwi. Ja tam podawałem taki przykład o chiropraktorze ze Stanów, który Gonsedo się nazywał, który robił przed zabiegiem badanie, takie laboratorium zbudował koło swojego gabinetu chiropraktycznego i przed zabiegiem robił badanie krwi i następnie po zabiegu zaraz, po nastawieniu kręgosłupa robił znowu badanie krwi i ono wykazywało diametralnie różny skład chemiczny krwi. Czyli udowadniał, jak dużo zależy właśnie od kręgosłupa. Więc my chcąc wyregulować czy oczyścić układ limfatyczny, chcąc wyregulować skład chemiczny krwi, oczywiście udrożnić jej przepływ i wreszcie chcąc wyregulować pracę gruczołów dokrewnych, musimy uregulować funkcję i ustawienie poszczególnych kręgów, które są połączone z tymi układami. No to jest taka w tym momencie czysta fizjologia i anatomia, trochę głębszym zrozumieniu, powiedzmy, w indywidualnych przypadkach trochę odmienna niż powiedzmy medycyna akademicka, która powiedzmy, no w jakimś zakresie mocno to pominęła. Znaczy, powiem szczerze, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że medycyna to mechanika, popraw mnie, jeżeli tutaj źle to złapałem, ale generalnie to sformułowanie to jest, powiem szczerze, takie dosyć też przewrócenie pewnego światopoglądu, który wielu z nas ma, bo ja już teraz oczami wyobraźni, akurat takie pytanie na forum nie padło, ale widzę. A co ten Grzegorz Jabłoński mówi, ja mam Hashimoto, przecież to jest niedoczynność tarczycy, co to ma wspólnego z układem limfatycznym, albo tego, byłam u lekarza, prawda, ja tam żadnych takich rzeczy nie słyszałam, a jeszcze może mam sobie pójść kręgi przestawiać w związku z tym, że mam Hashimoto, to chyba jest niemożliwe. Co byś takiemu niedowiarkowi odpowiedział? Wiara przerzuca góry. Prawda jest taka, że na tym poziomie energetyczno-duchowym, na tych subtelnych poziomach, a jak już wiesz, Piotrusiu, byłeś też świadkiem tego ostatniego naszego spotkania właśnie, tej manipulacji kręgosłupa dla każdego, tego kursu, na którym robiłem również nastawianie kręgosłupa zbiorowe, nastawianie kręgosłupa energią, żeby pokazać Państwu, jak działa również ten poziom, jak pamiętasz, ile tam tych cudownych uzdrowień było, prawda? Tak. Na takim grupowym, gdzie tam podniosłem te ręce na dosłownie dwa, jak patrzyłem potem na filmiku, który nagraliśmy z tego, to było na 20 parę sekund i te 20 parę sekund wystarczyło, żeby niektórym ludziom ustępowały przykurcze, powiedzmy, czy promieniowania mocne w paluchach, zwykłe przykurcze, napięcia mięśniowe to już normalne, gdzie ustępowała rwa kulszowa po iluś tam, po długich okresach, prawda, i inne dolegliwości bólowe, które tam zgłaszali, potem okazało się, że usunęły. To takiemu niedowiarkowi oczywiście, proszę Państwa, zawsze można najlepiej poradzić, żeby no po prostu popatrzył, przyjrzał się i zobaczył, że coś działa, czyli żeby popatrzył na skutek, prawda? Na zasadzie takiej, jakim jednym z motto tego naszego spotkania kursu poprzedniego było, że jeśli coś, że oceniamy coś oczywiście po skutku, po działaniu, prawda? Czyli tak, że metoda jest dobra wtedy, kiedy jest skuteczna i reszty nie oceniamy. I druga rzecz, jeśli nawet wydaje nam się, że coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że to nie jest głupie, a nam się tylko wydawało. I reszta jest kwestią po prostu tak zwanych badań naukowych, które mają to dokładnie określić, żeby to nie było od sasa i od lasa, czyli powiedzmy na jakąś taką, muszę to nazwać tak chyba w ten sposób, bo to będzie poprawnie lipną wiarę. Chodzi o to, że wiara jest ogromną potęgą. My oczywiście mamy te wszystkie pojęcia bardzo porozrzucane, bardzo rozmydlane, czy wręcz polekceważone. Natomiast sama wiara to jest po prostu, no bez tego nie wyszlibyśmy z domu, gdybyśmy nie wierzyli, że nie spadnie nam jakaś cegłówka na głowę, prawda, i że już do niego nie wrócimy. To też jest wiara. Więc w tym momencie oczywiście
te badania naukowe, chodzi o to, żeby po prostu jakby udowadniały, że to ich jest zadaniem i też naukowcom oczywiście zadaniem, żeby odkrywać, jakie procesy tam się dzieją, że to działa. Ale nigdy nie może być tak, żeby coś, co działa, było wyśmiewane, powiedzmy, i od drugiej strony wzgardzane tylko dlatego, że my nie znajdujemy na to uzasadnienia. No więc to temu niedowiarkowi bym tak odpowiedział. Natomiast Piotrusiu i proszę Państwa, jeśli chodzi o tą mechanikę, tak proszę Państwa, biologia to mechanika, fizyka to mechanika i wreszcie mechanika to mechanika i medycyna to też mechanika. Ja też już wspominałem, że tak na dobrą sprawę, jak Państwo jesteście w czasie operacji usypiani, to ile tam się dzieje, rzeczy wiercą w Was, powiedzmy, kroją, rżną, wyrzucają, też używając takich zwykłych, prostych narzędzi mechanicznych i wszystko dzieje się tam mechanicznie. To jest interwencja, powiedzmy, zewnętrzna. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że sam organizm działa oczywiście też według wszelkich praw fizyczno-mechanicznych i nic innego tam się nie dzieje. Chociażby właśnie układ oczyszczający limfa nie jest w stanie działać i nie jest w stanie przepompowywać tej limfy, kiedy nie jest czynny układ mięśniowy, dlatego że to właśnie poprzez to, że działają mięśnie i przykurcze i skurcze i rozkurcze oczywiście, powodują przepompowywanie. Wszędzie działa taka jakby zasada pompy, tak jak serce pompuje krew, tak powiedzmy inne układy pompują inne płyny tkankowe. Płyny tkankowe, powiedzmy taki płyn jak jest limfa, czy na przykład płyn mózgowo-rdzeniowy, gdzie poprzez oponę twardą, całą oponę twardą są wzajemnie powiązane ruchy czaszki i kości krzyżowej, a więc też w tym momencie powodują one odpowiednie drgania płynu mózgowo-rdzeniowego. Ta nauka nazywa się tam ściślej kraniosakral. Te wszystkie nauki są bardzo, mimo wszystko bardzo takie nie do końca jeszcze dokładne i szczegółowe, przez to nie umieją się bronić jakby przed naukowym podejściem medycyny klasycznej. Niemniej jednak ich wartości są ogromne, bo odkrywają pewne procesy, które potem tylko trzeba jeszcze bardziej przeanalizować, przestudiować, dojrzeć, zobaczyć, żeby je odpowiednio zastosować. W tej właśnie mojej metodzie 3x3 te wszystkie procesy mechaniczne, ponieważ jestem tym inżynierem, mechanikiem, to prawdopodobnie Państwu już jest znane, to w tym momencie pozwoliły mi spojrzeć właśnie w ten właściwy sposób, co bardzo wzbogacało moją wiedzę medyczną i umiejętność podejścia odpowiedniego do tych chorób i między innymi do kręgosłupa, który właśnie odpowiada w każdym przypadku na drodze łuków tak zwanych odruchowych, czy to nerwowych, czy innego rodzaju, odpowiada za kondycję określonych narządów, gruczołów dokrewnych, określonych układów. To nie znaczy, że wszystkie choroby są przez niego wywołane, natomiast on ma udział we wszystkich chorobach. No i to jest właśnie bardzo, bardzo znamienne, co w tym momencie powiedziałem, że ten udział kręgosłupa w tych wszystkich chorobach jest niezwykle istotny. Chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, właśnie też do tego naszego ostatniego szkolenia kwietniowego, które było w Warszawie, bo mówisz o zadziałaniu mechanicznym, które tak na dobrą sprawę w wielu wypadkach daje już tą pierwszą ulgę, no bo to jest, umówmy się, to jest pierwszy krok, prawda, na drodze do wyzdrowienia, ale właśnie kojarzę tam jednego pana, który był obecny, on, no to już człowiek był w starszym wieku, bodajże o imieniu Ryszard, który miał kłopot z tym, żeby w ogóle się rozebrać, słuchajcie, i ściągnąć koszulę, bo już chyba bodaj od kilku dobrych lat nie był w stanie się przebrać. Tymczasem kilka prostych zabiegów, no prostych, wydawałoby się relatywnie prostych ze strony Grzegorza, spowodowało, że ten człowiek po wszystkim był w stanie ubrać z powrotem koszulę i wręcz Grzegorz mu kazał jeszcze raz ją zdjąć przed wszystkimi, żeby pokazać, że rzeczywiście tak jest. I on to rzeczywiście zrobił. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten pierwszy skuteczny i dosyć spektakularny, bo to jednak jest spektakularny zabieg, daje mi się wydaje takiego kopa każdemu do tego, aha, słuchaj, to chyba jednak działa i warto iść i wykonać kolejny krok. Tak, Piotrusiu, i tak oczywiście, proszę Państwa, wracając jeszcze na chwilę do poprzedniej wypowiedzi z tym Hashimoto na przykład.
Tak jak z każdej choroby jest przypisany określony segment kręgowy, to jest podłączenie dwóch kręgów, to tarczyca to jest właśnie taki krąg C7, TH1. To znaczy, że zaburzenia tarczycy powodują zaburzenia w funkcji pomiędzy kręgiem C7, TH1 i powodują jego złego ustawienie, co powoduje potem uciski odpowiednio na nerwy, prawda, i w połączeniach tych właśnie dokrewno-wewnętrznych zaburzenia również tarczycy. Jak się to wie i się to wyreguluje, to również ta tarczyca funkcjonuje prawidłowo. I oczywiście, że można z powodów czynników różnych zewnętrznych i wewnętrznych mieć zaburzenia pracy tej tarczycy, ale zawsze one wynikają z udziałem właśnie tego segmentu kręgowego. Wracając teraz do, to był ten pan miał na imię Rysiu, tak. O którym wspomniałeś. Skądinąd bardzo sympatyczny pan, 69 lat miał, tak jak tam nam zdradził, choć przeliczał, wydawało mu się, że jest 2 lata młodszy. Rysiu miał to, co tam pewnie na tym filmiku będziecie też mieli Państwo zobaczyć okazję. Rysiu miał 2 poważne schorzenia. Jedno to były tam jeszcze nie do końca zdiagnozowane, ale już było poważne podejrzenie tego raka prostaty. A drugie to było właśnie, że z tym też było związane, że nie mógł ponosić tych ramion, ale w szczególności, bo on ma najpierw jednego, potem drugiego, tam obydwa, a potem w szczególności tego prawego. Miał problemy się z tym rozbieraniem. I tam nie zrobiłem kilka technik, które się tylko pamiętasz, tam było po prostu użycie moich szpilek jabłońskiego. One są też na tym filmiku. To jest znowu jedne ze specjalnych technik wykorzystujących oczywiście powiązania kręgosłupa z różnymi dolegliwościami. Już takimi zwykłymi oczywiście w narządzie ruchu, jak zamrożone barki, łokcie tenisisty, ciśnienie nadgarstka, ograniczenia i tam bólowe powiedzmy sprawy stawu biodrowego, czyli te tak zwane koksartrozy, zaburzenia kolana, prawda, i kolan wszelkiego rodzaju, prawda, stóp i wszystkich haluksów, nie innych, to wszystko to jest takie w drodze narządu ruchu, wyeliminowuje się w drodze nastawiania kręgosłupa, ale również właśnie w połączeniu z nimi zaburzają się oczywiście narządy wewnętrzne, bądź te narządy wewnętrzne zaburzają właśnie te stawy obwodowe, między innymi barki, ramiona, powiedzmy łokcie, nadgarstki, biodra, kolana, powiedzmy i tak dalej, stawy skokowe, więc w tym momencie, jeśli się wie o tych połączeniach, używając na przykład tych moich szpilek, to pamiętasz, ja go tam ucisnąłem w 2 punktach, podtrzymałem też tam kilkadziesiąt sekund te 2 szpilki zespolone, sprzężone, przywróciłem równowagę w organizmie i po tych kilkudziesięciu sekundach tam była bardzo specyficzna, fajna reakcja również Ryszarda, pozdrawiamy go, jeśli nas słucha i ogląda. Pozdrowienia Rysiu, ponieważ on tak naprawdę był szczerze niesamowicie zdziwiony, że o, nagle to wszystko po prostu ustąpiło. To jest właśnie metoda 3x3 i to jest właśnie nowoczesne kręgarstwo w moim wydaniu i to są te wszystkie połączenia, które powodują, że tak łatwo i tak szybko można wiele schorzeń, nie mówię, że wszystkich, proszę Państwa, ale wiele schorzeń po prostu wyleczyć w taki cudowny, czy uzdrowić w taki cudowny sposób. I tutaj też w tym momencie chciałem wspomnieć o tej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy tej, której tu już powiedziałem, czyli o równowadze. Nie jest ważne, jakie procedury my użyjemy i jak one są piękne i mądre, ważne jest, czy też nawet niemądre z drugiej strony biorąc, jeśli ktoś tak chce to oceniać, ważne jest, czy one przywracają równowagę całego organizmu. Ja może powiem tak obrazowo, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o to, że no tak jak wszystko, jak homeostaza powiedzmy, jak musi być stałe ciśnienie, jak musi być stała temperatura w tym organizmie, tak ta cała równowaga wszystkich elementów, wszystkich czynników, wszystkich składników, których nawet nauka nie zna w swojej swoim ubogim naukowym podejściu, jest po prostu takich, o których pojęcia nie mamy i traktowanie organizmu non-stop jakimiś jednymi procedurami, to jest również wprowadzanie zaburzeń. Dlatego ważne jest, żeby te powiedzmy stosowane procedury były stosowane po pierwsze okresowo, w razie czego,
a nie non-stop, ponieważ też będą rozbijały tą równowagę tego organizmu. I drugie, ważne jest, żeby wiedzieć jak i gdzie przywracać tą równowagę w tym organizmie, w tym narządzie ruchu tak samo, czyli ta moja metoda też temu służy, tak bardziej holistycznie, mimo że to jest kręgosłup, że to jest narząd ruchu, że te wszystkie stawy, mięśnie, więzadła, kości, inne struktury, to jednak ona przywraca tą całkowitą równowagę i trzeba wiedzieć gdzie, co i jak. Dlatego też ćwiczenia, te tak zwane magiczne ćwiczenia samoleczące dolegliwości kręgosłupowe, czy przywracające właśnie to leczenie, tą równowagę, też są równoważące. Z tego względu, że to nie są znowu ćwiczenia ukierunkowane na jakieś struktury. Czasami potrzeba zrobić jakieś ukierunkowane oczywiście, ale generalnie chodzi o to, żeby przywrócić całą równowagę. I to jest dopiero jedyne właściwe podejście do tego, czyli do równowagi. I żeby wszelkie leczenie sprowadzało się do uzyskania tej równowagi. No i temu Rysiowi w ten błyskawiczny sposób, oceniając sprawę z tej krótkiej mojej też genialnej, jak to już mówią studenci, diagnostyki, stwierdziłem, że tutaj to przywrócenie tej równowagi to będzie właśnie zespolenie, sprzęgnięcie ze sobą tych dwóch punktów. No i to oczywiście zrobiłem i Rysiu został cudownie uzdrowiony. Zresztą nie tylko on jeden tam na tym spotkaniu. Okej, to prawda. Po przywracaniu organizmu do równowagi mówiliśmy już wielokrotnie i to nie tylko w rozmowie z tobą, ale także z innymi prelegentami, którzy występowali podczas rewolucji zdrowia. Tylko, że fajne jest też to, co wspomniałeś, aby sprawdzać tą skuteczność, prawda? Bo jest wiele różnych metod, którymi no nie mówię, że się mami ludzi, prawda, ale w jakiś sposób się im to obiecuje, tymczasem ta skuteczność jest później no, różna, delikatnie mówiąc, prawda. Czy to twoim zdaniem wynika właśnie troszeczkę z tego elementu wiary, o którym wspominałeś, czy po prostu są metody, które no twoim zdaniem no, z góry raczej są skazane na porażkę i one wiele nie wnoszą, a ty ze swojego doświadczenia jesteś w stanie powiedzieć, że ten właśnie sposób postępowania no jest tak na dobrą sprawę jakimś tam jedynym słusznym krokiem do tego, żeby po prostu rozpocząć drogę ku zdrowiu. Jest wiele przypadków tutaj w tym nowoczesnym kręgarstwie, w tej mojej całej karierze, gdzie ludzie czy chcą, czy nie chcą, są uzdrowieni. Powiem nieładnie, że wiara wtedy rzeczywiście nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zaraz powiem, że aczkolwiek jakiś minimalny procent jest takich ludzi, gdzie ta wiara będzie miała oczywiście znaczenie. Natomiast w większości przypadków nie, a wielu też, no może nie aż tak wielu, ale są i takie przypadki powiedzmy, w których ludzie mówią, nie mogę już przyjść do Pana tam na ten drugi czy trzeci, bo jeśli jest tak bardzo dobrze, a ja jeszcze muszę iść na komisję lekarską i stracę rentę, więc generalnie rzecz biorąc, na razie muszę to przerwać, jak tam jest, jak jest potrzeba powiedzmy drugiego czy trzeciego zabiegu. No to życie jest życiem. Natomiast oczywiście, że jeśli ktoś uprze się, żeby chorować, to nie znajdzie się taki lekarz, który ma mu pomóc, więc na tej zasadzie ta wiara ma tutaj takie oczywiście znaczenie. W przypadkach oczywiście psychicznie takich emocjonalnych wydawałoby się, że no tutaj bardzo duże znaczenie ma właśnie ten optymizm jakby życiowy człowieka, czy też wiara tego człowieka, ale proszę Państwa, no umówmy się, są to pewne zwykłe procesy, których po prostu nie znamy. Różnymi dziedzinami się zajmujemy i w leczeniu ja uważam, że w tej chwili to jesteśmy totalnie no, sprowadzeni do jednego poziomu, prawda, tych wszystkich farmakologicznych sposobów leczenia i ewentualnie operacyjnych, czysto biznesowych. I wobec powyższego nie znamy zwykłych już procedur, które są tak skuteczne bez względu na to, czy my w coś wierzymy, czy my w coś nie wierzymy. Oczywiście mówi się o tym placebo, prawda, że pomogło mu placebo, są rozrobione tak zwane podwójne ślepe próby i tak dalej, żeby udowadniać się jakby, że to tylko placebo. No proszę Państwa, jeśli miałbym pomagać ludziom z powodu tylko placebo, to bardzo proszę o tą zdolność, bo po pierwsze mi się nie narobił w ogóle, a po drugie no byłbym bardzo skuteczny. Czy to jest element wiary? Nie, proszę Państwa, to nie jest element wiary, powiem Państwu szczerze. To się po prostu dzieją inne procesy, tylko na subtelniejszym poziomie.
na poziomie oczywiście psychiczno-emocjonalnym i na jeszcze subtelniejszym, czyli na duchowo-energetycznym. To są poziomy, które wykorzystuję w pracy, kiedy działam ściśle na tym poziomie. To jest między innymi, kiedy nastawiam ten kręgosłup energetycznie, bo jeden z moich kursów to jest właśnie nauka nastawiania kręgosłupa energią, wykorzystując właśnie te szpilki dotykowo lub bezdotykowo, czyli nie dotykając ani szpilkami, ani palcami, to wykonuję taki zabieg i też w przeciągu 30, czy 40, czy 50 sekund powiedzmy ustępują wszystkie różne ostre dolegliwości. Czy też wykonuję to na odległość i grupowo, to wykonuję też tylko zasady, które rządzą innego rodzaju mechaniką, czy innego rodzaju fizyką niż tą, którą do tej pory znamy. A więc na takich innych poziomach i z innymi strukturami, ale tam są też tylko zasady. Natomiast sama wiara jest jeszcze jakby subtelniejszym czynnikiem, która no jest elementem niezbędnym do życia, żeby człowiek coś tam posiadał, oprócz tego, żeby wiedział, że nie jest tylko i wyłącznie ciałem fizycznym, które wraz ze śmiercią kończy swoją egzystencję, bo może byłoby to wszystko bardzo smutne i bardzo biedne. Ale tak jak mówię, wszystkie procedury oparte są przede wszystkim na zasadach, które można naukowo wyjaśnić, jeśli się oczywiście chce trochę pogłębić swoją wiedzę i pogrzebać trochę więcej w nauce i w źródłach mniej dostępnych niż ogólnie. Grzegorz, pytanie techniczne, czy ty dobrze mnie widzisz bez przerywania i w miarę płynnie słyszysz mój głos? Tak. A ty? Okay, bo jakoś ja z kolei w drugą stronę troszeczkę mam kłopotę, żeby cię dobrze rozumieć, ale może to tylko u mnie jest, jeżeli państwo są problemy, żeby Grzegorza słyszeć, to dajcie znać ewentualnie na czacie, to będziemy coś za chwileczkę kombinować. Druga odpowiedź od razu też techniczna, tak, ten webinar będzie w mailu do was wysłany, żebyście mogli sobie go jeszcze obejrzeć, ale warto być dzisiaj do końca, o czym już wspominałem na początku. A dlaczego to właśnie powiemy wam gdzieś za jakieś 15 minut. Dobrze, słuchajcie, jest dobrze, okej, dobra. No, czyli jak słychać, to w takim razie te problemy są tylko u mnie, więc nie ma się czym przejmować. Słuchajcie, wiecie, to taka jedna myśl, tylko taka jedna uwaga, że to, co powiedział Grzegorz, że to jest też łamanie jakiegoś kolejnego stereotypu, że do kręgarza idziemy w tym momencie tylko i wyłącznie wtedy rzeczywiście, kiedy mamy problem, nie wiem, z barkiem, ramieniem, łokciem albo czymś takim. Metoda nowoczesnego kręgarstwa, którą proponuje nam Grzegorz, wychodzi daleko szerzej, daleko głębiej w stosunku do problemów, z którymi ludzie przychodzą. I znowu odwołując się troszeczkę do naszego ostatniego spotkania kwietniowego w Warszawie, ja powiem szczerze, Grzegorz, byłem zaskoczony, że ludzie z tak przeróżnymi problemami, właśnie nie tylko bezpośrednio z pozorów związanymi od razu z układem kostnym, się do ciebie zgłaszali, o tych wszystkich rzeczach mówili, no i gdzieś szukali właśnie tej pomocy, właśnie w tym nowoczesnym kręgarstwie, o którym ty mówisz, w twojej metodzie 3x3. Czy tak jest też właśnie w twojej codziennej praktyce, czy może tak, czy w ogóle cię to dziwi, że ludzie się wobec takimi problemami do ciebie zgłaszają? No przecież kręgarz to tam człowiek od poskładania, prawda, co najwyżej kręgosłupa, albo jak szyja kogoś boli. Czy to jest dla ciebie w jakiś sposób zaskoczenie, czy jest to raczej już coraz bardziej normalne? Piotrusiu, mówiąc od końca, no to przecież od 30 lat o to walczę, żeby ta świadomość w tym względzie wzrastała, ile właśnie zależy od kręgosłupa, jaki on ma udział w różnego rodzaju schorzeniach, nie tylko typowo kręgosłupowych i narządzie ruchu, czyli złamania, zwichnięcia powiedzmy i tam gdzieś jakieś patologie kręgosłupowe, tylko właśnie również w różnego rodzaju innych chorobach i to wielu chorobach, o czym właśnie na tych między innymi moich kursach ludzie się przekonują, powiedzmy, czy to tacy uczestnicy jak ten kurs z tobą, czy też po prostu kursanci na moich szkoleniach. I ja tego, tak, ja przebijam się z tym już wiele lat właśnie, żeby to uzmysłowić. Czy to jest aż taka nowość? Nie, oczywiście, że to nie jest taka nowość. To wynika z anatomii, z fizjologii człowieka, tylko trzeba, tak powiem, chcieć ją inaczej poskładać, inaczej pokazać, powiedzmy, i inne zależności wykorzystywać niż powiedzmy powszechnie wykorzystywane. Oczywiście w jakiś sposób należy je odkryć i zobaczyć, że funkcjonują i działają, czyli wymaga to jakichś tam przemyśleń powiedzmy i popraktykowania, żeby to stwierdzić, czyli teoretyczno-praktycznie udowodnić. I ja to w tej swojej kręgarstwie po prostu robiłem. Niemniej jednak też na pewno
niejedni z Państwa, także, no może inaczej, także mnie nie dziwi oczywiście, że ludzie przychodzą z tym do mnie, z tego względu, że coraz więcej tak popularyzując tą metodę, pokazuję również na tych filmikach, czy to na mojej stronie Nowoczesne Kręgarstwo, czy też powiedzmy na tym YouTubie, moim kanale, pokazuję te zabiegi z pacjentami, co niektórymi wrója, oczywiście jak mam czas tam coś ponagrywać, prawda, i pokazać, gdzie właśnie takie różne choroby ustępują, ludzie to oglądają, oczywiście Państwo to oglądacie i wtedy coraz ta świadomość się Państwo rozszerza. Jeśli się nawet nie znacie i nie wiecie, to idziecie, pytacie, czy to też jest może do usunięcia tą drogą i czy może to zależy od tego kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wtedy oczywiście z racji swojej praktyki i znajomości tematu nowoczesne kręgarstwo stosuje właśnie to nowoczesne kręgarstwo, to bo na tym ono ma polegać, ono nie ma się sprowadzać tylko do nastawienia kręgu, bo jest ucisk na nerw kulszowy, powiedzmy, i mamy rwę kulszową, czy ucisk, prawda, na nerw barkowo-ramienny, tam na splot w ogóle i mamy zamrożone barki i cokolwiek. Jak również nie ma się sprowadzać tylko i wyłącznie do przepukliny na przykład jądra miażdżystego, czyli już takiego najpoważniejszego, prawda, schorzenia krążka międzykręgowego związanego oczywiście też z kręgosłupem i oczywistym jest też, że to jest też ścisła robota kręgarza, nowoczesnego kręgarza, która jeszcze 10 lat temu, jak mówiłem o tym, że przepuklinę jądra miażdżystego leczy się na skutek nastawiania kręgów, a potem sam proces leczniczy już tam odpowiednio ma swoje uzasadnienie i naukowe i tak dalej się dzieje sam, to oczywiście patrzono na mnie jeszcze z wielkim politowaniem, więc a teraz już duża część powiedzmy fizjoterapeutów, rehabilitantów czy też wreszcie lekarzy wie, że to się tak właśnie leczy, chociaż powiedzmy może nie umie, nie zna jeszcze tej mojej techniki tak zwanego wiru, więzadłowego impulsu rozciągowego, też mojego wynalazku, który poprzez takie krótkie działanie na więzadło potrafi po prostu od razu wyleczyć taką przepuklinę w bardzo szybki sposób, bez zbędnych oczywiście operacji, bo aż 95% jest ich niepotrzebnych. Więc nie dziwi mnie oczywiście, proszę Państwa, i nie dziwi mnie, Piotrusiu, że ludzie zwracają się już z takimi schorzeniami i bardzo dobrze się z różnymi z tymi schorzeniami zwracają, bo tak jak powiedziałem, kręgosłup ma duży udział w różnego rodzaju schorzeniach z bardzo prostego względu, że jeśli nawet zachoruje się jakaś bakteria, wirus, zatruje nam czy to ustrojowo, czy lokalnie jakiś narząd, czy cały organizm, to potem ten organ, który najwięcej był tutaj osłabiony, od razu w połączeniu z segmentem kręgowym, z którego wychodzi unerwienie tego organu, spowoduje, że ten segment kręgowy będzie miał ograniczoną ruchomość w jakimś tam kierunku i będzie zblokowany w jakimś tym kierunku. Co to znaczy? To znaczy, że nawet kiedy choroba ustrojowa czy choroba danego narządu minie, to będzie uciskany nerw, który będzie powodował i symulował dalej pracę tego narządu jak chorego. Czyli jak inaczej na sercu biorąc, będzie nam się na przykład nie domykała zastawka, czy będziemy mieli palpitacje, czy będziemy mieli wysokie, czy odwrotnie bardzo niskie ciśnienia, czy wreszcie skoki tych ciśnień i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze mówiąc powiedzmy o sercu, żeby tak obrazowo pokazać. Czyli to będzie wynikało z tego, że w tym momencie segmenty od TH2 do TH5, czyli z tych, których jest unerwiane między innymi serce, będą zaburzone co do swojej funkcji, czyli będą w złym położeniu. Jakby trzeba je ustawić z powrotem na miejsce, okazuje się, że te przeszywające bóle przez nawskroś, przez klatkę piersiową i tam z tyłu do między łopatkami przechodzące czy promieniujące do w stronę serca i tak dalej, w dużej mierze wynikają właśnie z tych zablokowanych segmentów kręgowych. Na szczęście, obecnie już ta medycyna w osobach oczywiście lekarzy już coraz bardziej wie, że to może być od kręgosłupa. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś ci starsi lekarze, ci starsi profesorowie, to ja też zawsze powtarzam, oni mieli taką wiedzę, że jak oczywiście klinicznie, czyli te wszystkie objawy wzięli do kupy, zbadali tego pacjenta, odruchy nerwowe, inne sprawy, prawda, zajrzeli do tej buzi, do oczku, do uszu, tu wszędzie tam, gdzie trzeba, to oni postawili taką diagnozę, że jeśli powiedzieli, że tu potrzebna jest operacja, to rzeczywiście, bo jest to i to, to jak włożono takie czeka, czy położono na stół i otworzono, jak to się ogólnie mówi, to było dokładnie to, co powiedział pan profesor.
Obecnie niestety, proszę Państwa, jak sami pewnie dobrze wiecie, oczywiście nie w każdych przypadkach jest tak, że no mówią, że to jest to i to, ale tak naprawdę będziemy wiedzieli mimo użycia rezonansów i takich innych metod, prawda, już technologicznie rozwiniętych, ale tak naprawdę będziemy wiedzieli dopiero jak otworzymy. Czy to jest ta taka ogromna różnica między tym, co było kiedyś, a co jest teraz? Okej, no zresztą już chyba właśnie podczas poprzednich webinarów tutaj dosyć mocno szokowałeś takim stwierdzeniem, że według Ciebie ponad 90% różnego rodzaju operacji, które są przeprowadzane, jest przeprowadzanych no nie do końca zasadnie, prawda? I to już jest samo w sobie budzi dosyć mocny szok u wielu z nas, no zwłaszcza chyba przypuszczam u tych osób, które przeszły te operacje, no pierwsze pytanie, jakie sobie chyba zadał, Jezu, czy ja w takim razie faktycznie miało sens na przykład, no nie wiem, operacja na biodro, prawda? Bo już tak mi lekarz po prostu zalecił i musiałem to robić. Tymczasem okazuje się, że jednak pomimo wszystko można było spróbować to biodro ratować. Tylko pytanie, dlaczego ta skostniałość jeszcze taka jest, że po prostu no, tak wiele osób się broni przed tym, żeby po prostu gdzieś spróbować dotrzeć do tych nowoczesnych metod, że one jednak funkcjonują, że to można zrobić. Czy to wynika właśnie z niechęci, czy to ogólnej takiej właśnie, no to jeszcze raz użyję tego słowa, niechęci środowiska medycznego do tego, aby po prostu takie rzeczy uznać jako rzeczywiście skuteczne i fajnie działające. Cześć Piotrusiu i wiecie Państwo, to jest taka już dla mnie niepotrzebna dyskusja oczywiście, dlaczego powiedzmy świat medyczny, tak to chcę ogólnie nazwać, żeby nie personalizować, postępuje taki czy w inny sposób. Nie ukierunkowałbym się już na takie rozmyślania, bo one mi nie są potrzebne. Natomiast na pewno chciałbym uczulić Państwa na więcej uważności, takiej własnej uważności, żeby umieć obserwować pewne objawy, które występują na przykład po zjedzeniu czegokolwiek. Przecież żołądek tak naprawdę po 15 minutach, prawda, już zanalizował, co jest tym wszystkim i już dostarczył do krwi różnego rodzaju środki, które mu dostarczyliśmy do żołądka i już organizm na to reaguje, proszę Państwa. Jeśli zjedli coś niedobrego, coś niewłaściwego, prawda, jakiegoś zepsutego, tak to ogólnie nazwijmy, to w określonym miejscu naszej skóry już wystąpi swędzenie. Już będziemy wiedzieli, że o, właśnie z tego powodu coś zjedliśmy. Oczywiście, że jeśli nasza głowa jest zaaprobowana wszystkim innym, tylko nie obserwacją swojego ciała, swoich reakcji, reakcji naszego ciała, jak i również naszych reakcji emocjonalnych i tak dalej, czyli jeśli mamy swoją uwagę przekierunkowaną tylko i wyłącznie na zewnątrz, to nie zauważymy tych wszystkich rzeczy, no i wtedy możemy mieć oczywiście pretensje w ramach przeniesionej odpowiedzialności, jak ja to mówię, na innych z siebie, czyli również na to, że no żądamy od tych ludzi, którzy nam obiecali kiedyś, że będą się opiekowali naszym zdrowiem i zadbają o nasze finanse, powiedzmy o wszystko, a jak nie, no to nas załatwią inaczej. W związku z powyższym, no my możemy wtedy właśnie tutaj kłania się ta wiara, albo wierzyć w to, że oni tych swoich obietnic, prawda, te swoje obietnice spełnią i tą odpowiedzialność wobec nas, te zobowiązania rzeczywiście wykonają, albo po prostu być takim troszeczkę bardziej realistycznie patrzącym, obserwującym rzeczywistość człowiekiem i stwierdzić sobie, no dobra, jak to, jeśli tam jakieś procedury, choćby nie wiem jakie najświętsze nie pomagają, no to muszę sam się rozejrzeć za tym, jak to działa i gdzie ewentualnie mogę znaleźć pomocnych ludzi, z tego względu, że to co już powiedziałem, jeśli coś jest skuteczne, no to nieważne co to jest, ważne, że jest skuteczne. Jak również nieważne, skąd to otrzymaliśmy jakby. Ważne, że jest skuteczne. To jest jedno. I drugie, proszę Państwa, to nie jest tak, że my otrzymamy pomoc ściśle ukierunkowaną od jakiejś naprawdę ściśle wykwalifikowanej osoby. Sami wiecie z różnych przypadków swoich życiowych pewnie, bo to już ta świadomość nasza fajna, społeczna, ogólnie światowa się rozszerza, nie tylko technologicznie, ale powiedzmy i psychiczna, emocjonalnie i duchowa również, co jest naprawdę godne uwagi. W związku z powyższym sami wiecie dobrze, że no czasami gdzieś tam słysząc jakiegoś tam, no nawet nazwijmy to, no pijaczka, który akurat tam coś rzucił, jakieś zdanie do nas
przechodzę, czy coś takiego, i to zdanie tam, czy jakaś część tego zdania była odpowiedzią na przykład na jakiś nasz problem, który nam uzmysłowił, a przecież to jest rozwiązanie dla tego, czy dla tamtego. Podobnie jest z innymi rzeczami. Jest wiele przypadków, że ktoś tam z wielkimi migrenami, powiedzmy bardzo silnymi i tak dalej, przewrócił się, zahaczył się, przewrócił się, uderzył krawężnikiem w głowę, co niektórzy z powodu tego pożegnaliby się już z tym światem, a ten akurat człowiek miał szczęście, ja znam osobiście takiego człowieka, przestawiło mu to oczywiście atlas i w tym momencie ustąpiły mu wszystkie migreny, dlatego że akurat w przypadku migren 80% tych migren zależy właśnie od ustawienia atlasu i od ucisku na tętnice kręgowo-podstawne, które po tym atlasie biegną i wchodzą do otworu wielkiego czaszki i tam zasilają sobie krwią całą resztę. W związku z powyższym tutaj mu to ustąpiło. No więc ewidentnie pomoc może przyjść z każdej strony. Jest kwestia tylko naszej pewnej otwartości, naszej większej takiej jakby szczerości, czy też no, jakby to powiedzieć, no nie zaklinowania się jakby w tym momencie, nie zaklinowania się w swoich poglądach, prawda? Ja i w swoich działaniach. Ja troszeczkę poruszyłem, ale powiem szczerze, właśnie chcę uczulić przez to wszystkich, żeby po prostu myśleć, w każdej sytuacji starać się myśleć i próbować odnajdywać rozwiązanie, niekoniecznie zdając się tylko i wyłącznie na zdanie czy tam opinię jednej osoby, bo często osoby te, które wpadają w jakąś tam określoną rutynę, nie są w stanie nam tych rozwiązań dokładnie fajnych odpowiedzieć. No dobrze, ale już teraz dosyć może tego mojego, takich moich wywodów, które trochę odpływają za bardzo od tematyki nowoczesnego kręgarstwa. Ja bym chciał wam pokazać taki filmik, który zrobiliśmy sobie z Grzegorzem podczas właśnie ostatniego szkolenia. On trwa dosłownie 2,5 minuty, dlatego was proszę o to, żebyście sobie ten filmik przez te 2,5 godziny obejrzeli. Ja go za chwileczkę odtworzę. Z góry powiem tak, że teraz przy odtwarzaniu na żywo on może troszeczkę zacinać wam, natomiast dźwięk powinien być słyszalny, ale oprócz tego ten filmik wyślę wam też w mailu w jutrzejszym podsumowanie, więc jeżeli ktoś czegoś, jakiejś tam kwestii nie zrozumie, to nie martwcie się, na spokojnie go jutro ode mnie otrzymacie. Ja teraz ten filmik odtworzę, tak jak wspomniałem, 2,5 minuty i po tych 2,5 minutach wrócimy sobie do rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Piotr Szponarski, jestem z bloga Polaku Lecz Się Sam. Część z was pewnie znany też z projektu Rewolucja Zdrowia, w ramach którego organizuję webinary. Już trzykrotnie taki webinar organizowałem z Grzegorzem Jabłońskim, na szkoleniu którego dzisiaj właśnie jesteśmy. Grzegorza Jabłońskiego parę razy słuchałam na YouTubie. Bardzo mnie zainteresował ten człowiek, jego wiedza, stąd tutaj moja obecność. No żeby się nauczyć po prostu tego, co tutaj jest zapowiadane. Pomóc sobie, pomóc bliskim, żeby się lepiej czuć. Jeśli na praktyki w zawodzie kręgarza. Liczyłam po cichu na to, że zostanę przyjęta przez Grzegorza, no i marzenie moje się spełniło. I już, że tak powiem, odczuwam rezultaty tego nastawienia. Myślę, że dalej będzie jeszcze lepiej. Grzegorz zdradził nam mnóstwo ciekawych trików i technik, które pomagają w poprawie zdrowia. Przyznam, że bardzo zaimponował swoją wiedzą i tym, co robi i w jaki sposób robi. To ramię, to dokucza, że my się z tego dnia co chwilę odczuwa. Nie mogę zdjąć koszuli normalnie, nie mogę kurtki ubrać normalnie. Teraz też? Teraz też. Dzięki Jabłońskiego mają ogromne znaczenie. Bierę się punkt, który znajduje tutaj. Właśnie wyjmuję. Odejmuję. Ogromne znaczenie podróż. Współatora motora, różne leki. Efekt taki, że
poszedłem sam na Ułeckie Barku, bo teraz z tym barkiem nie mam sprawy, nie muszę znaleźć miejsca, nic ja czy co. Czujemy się w niebo wzięci. Super odczucia. Czułam, jak się tam wszystko nastawia, jak trzeba. Czuję wszystkie flipsy, krążenie jakby takie jest lepsze. No i urz poprawił się. Dobrze się czuję. To jest najważniejsze. No fantastycznie, proszę spróbować. Super, jestem bardzo zadowolona. Przyjeżdżam we wrześniu. Wielkie dzięki. Okej, tym krótkim filmikiem po prostu chciałem pokazać wam to, jak Grzegorz pracuje. To oczywiście jest krótki, mały wycinek tego, co można od Grzegorza się nauczyć i czego się dowiedzieć. W szkoleniu, które miało miejsce, które odbyło się w Warszawie pod koniec kwietnia, uczestniczyło przez dwa dni łącznie sporo ponad 100 osób. No i wycinek tych opinii mieliście okazję obejrzeć na tym filmie. Właśnie Grzegorz, chciałbym teraz jeszcze Cię poprosić, żebyś trzy słowa powiedział nam na temat właśnie samego takiego spotkania, które jest z Tobą, które trwa jeden dzień. Czego tak naprawdę takiego jednego dnia ktoś, kto do Ciebie przyjdzie, może się dowiedzieć? Mam nadzieję, że filmik się podobał. To zaledwie takie migawki bardzo nieliczne z tych wszystkich cudów, które starałem się Państwu pokazać tam właśnie na tym kursie. Nie wiem, może ktoś tu w tym webinarze uczestniczy, kto brał udział w tym kursie, więc tam na czacie parę słówek może też dopisać. Ja nie śledzę tutaj tego czatu, to nie wiem. Czego można się spodziewać? No tego, co już uczestnicy tej pierwszej edycji mieli, proszę Państwa, a więc przede wszystkim zrozumienia tej metody 3x3, która powoduje, że objawy w ciele pojawiają się w określonym porządku, czyli najpierw w układzie mięśniowym A, potem w układzie więzadłowym objawy B i potem w układzie kostnym C z różnych przyczyn, czyli z zaburzeń wewnętrznych organów, czyli narządów wewnętrznych, jak i gruczołów dokrewnych i całych układów w organizmie, a wycofywać je należy w kolejności ściśle odwrotnej, dokładnie tą samą drogą, jaką one się pojawiały, bo to jest jedyny właściwy sposób leczenia, czyli C, B, A. Nie można inaczej, gdyż nawet najmądrzejsze leczenie niezgodnie z wycofywaniem tych objawów jest dalszymi zaburzeniami dla organizmu, dalszymi na przykład uwalnianiami się toksyn i dalszymi zanieczyszczeniami tego organizmu i oczywiście konsekwencjami również tych zanieczyszczeń. Spotkanie te, ten cały kurs manipulacji kręgosłupa dla każdego między innymi jest zrobiony po to, żeby Państwa świadomość wzrastała i żebyście zobaczyli, że prostymi technikami manualnymi, a więc takimi jak właśnie między innymi deptanie tego kręgosłupa w określony sposób i w określonym miejscu, jak deptanie tych stawów znowu w określonych miejscach i w określonym sposób powoduje wycofywanie się różnych objawów typu zamrożone barki, właśnie łokcie tenisisty czy tenisisty, czy właśnie te kanały, czy zespół cieśni kanału nadgarstka, jak i również oczywiście koksartrozy, prawda, gonartrozy itd. itp. I między innymi jest podzielone na te trzy spotkania, w którym pierwszym spotkaniu omawiamy układ limfatyczny i jak go udrożnić, czyli jak udrożnić tą kanalizację, żebyście Państwo nie zatruwali się dalszymi oczyszczaniami. Oraz następny to jest jak wyregulować właśnie układ krwionośno-naczyniowy, czyli znowu jak odżywić prawidłowo krwią organizm, czy wszystkie jego części, żeby organizm był nasycany dokładnie tym, co potrzebuje i w tej części oczywiście odblokować też narząd ruchu, gdzie trzeba to odblokować, czyli żeby między innymi pozbyć się na przykład żylaków jako zaburzeń właśnie przepływu naczyniowych. No i wreszcie trzeci to jest to sterowanie tego organizmu, czyli jak przywrócić prawidłowe sterowanie, żeby odblokować uciski na nerwy, prawda, i odblokować wydzielanie się różnych hormonów, czyli całej akcji gruczołów dokrewnych, żeby sterowanie organizmu było właściwe i poprawne. Więc na tym pierwszym spotkaniu będziemy uczyli się właśnie o oczyszczaniu organizmu.
Tutaj na tablicy widzę, Piotruś wam wyświetlił państwu właśnie ten taki ogólnie, z czego składają się te spotkania. Tam jeszcze pewnie ten program też państwu wyświetli, więc będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, a ten filmik też pokazał państwu, jak to wygląda, tak w skrócie oczywiście, jak to wygląda w praktyce. I tu widzicie państwo, jak sobie przeczytacie, też nie będę tego oczywiście dla państwa czytał, no to będziecie widzieli, że jest to takie profesjonalne podejście do tych trzech głównych układów w systemie ABC, CBA, w tej metodzie 3x3. Czyli wszystkie struktury, oczyszczanie, odżywianie, sterowanie i w każdej z tych strukturze też w kolejności ABC zachodzących objawów, wycofywanie tych objawów CBA. I co tu jest najważniejszego? Najważniejszego jest to, że my nie potrzebujemy, proszę państwa, profesjonalnych kursów, wszyscy oczywiście, jakichś, które będą wysoko wyspecjalizowane, tak jak mój kurs nowoczesne kręgarstwo, metoda 3x3, który kończy się tak naprawdę spotkaniem mistrzowskim. To jest już kilka osób, które właśnie jest w przededniu takich spotkań i wrzesień i październik będą kończyć to, także będzie już troszeczkę parę osób w Polsce, które będą oprócz mnie znały tą metodę i doskonale nią pomagały. Tam na YouTube, na moim zresztą Facebooku możecie państwo obejrzeć taki filmik z trzema orłami, jak się wypowiadają, jak zmieniła się ich praktyka już po tych zajęciach specjalistycznych, podstawowych i specjalistycznych i co się w ogóle zmieniło, jak cudowna jest ta metoda. Natomiast chodzi o to, że to nie wszyscy muszą znać dokładnie i specjalistycznie tą metodę, że są te techniki takie ogólne, wspaniałe, deptania między innymi i nastawiania kręgosłupa, które powodują, że odblokowujemy te układy poprzez odblokowywanie kręgosłupa i stawów i przywracamy po prostu zdrowie i możemy to sobie robić sami w rodzinie, prawda, wśród znajomych i nie potrzebujemy z każdym drobiazgiem, tak to nazwijmy, chociaż ten drobiazg czasami wcale nie jest takim drobiazgiem, ale no z każdym drobiazgiem biec do powiedzmy jakiegoś tam fachowca typu fizjoterapeuta, rehabilitant, czy jakiś nawet inny kręgarz, czy lekarz i dostać tylko i wyłącznie powiedzmy tabletki przeciwbólowe, przeciwzapalne i rozkurczowe, które no niewiele zmieniają, a bardzo dużo też niszczą w tym organizmie, jak już sami państwo wiecie. I tu wystarczy, żebyście państwo stosowali te techniki, które nauczycie się właśnie na tym kursie, żeby sobie fajnie, w cudowny, taki nawet zabawowy bym powiedział sposób, bo takie deptanie, oczywiście ono ma swoje wymogi, swoje restrykcje co do miejsc i kolejności i sposobu wykonywania i dlatego wymagają powiedzmy kursu, żebym mógł tego państwa nauczyć. Na koniec tego webinaru pokażę państwu taką technikę, którą spróbujecie państwo sobie zrobić sami w domu, która będzie wam już wstępnie przynajmniej, jak będziecie systematyczni, to cały czas wyrównywała równowagę w organizmie, czyli to, co mówię, przywracała równowagę, nie żądała jakiegoś cudu przez tam łykanie jakichś tabletek, nawet jakby to miała być witamina, proszę państwa, D3, ponieważ generalnie rzecz biorąc, abstrahując od tego, że jest cudowna i potrzebna, to jednak chodzi o to, że przesadzanie w czymkolwiek, czyli nadmiar, jak państwo wiecie, jest niestety też niedobry, więc musimy ten umiar umieć zachować. I ta równowaga, którą państwu pokażę, tą technikę taką tu dla państwa, dla wszystkich uczestników tego webinaru, którzy wytrzymali jakby do końca z moim gadaniem, to będą mieli taki bonusik, jak to zwykle u mnie bywa. Natomiast no, jeszcze wracając jakby do tego, do tych technik, których się nauczymy, to będą już takie właśnie specjalistyczne, łatwe do opanowania, a jednak bardzo skuteczne i jak najbardziej zachęcam państwa, jeśli tylko możecie i chcecie wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, to proszę, serdecznie zapraszamy z Piotrusiem, oczywiście Piotruś jest organizatorem tego kursu, serdecznie zapraszamy na ten kurs. Zrobiliśmy taką jeszcze raz powtórkę tej jedynki dla tych państwa, bo dużo osób było, którzy nie mogli przyjść, się dostać, bo tam nas zarzuciliście ogromną ilością. Piotr posiwiał troszeczkę, sami państwo widzicie z tego powodu. To prawda. A nie, chyba blond zrobił sobie, przepraszam, mój ekran się odbiera. Przepraszam, bo w ciągu jestem taki, jaki byłem, ale to jest to prawda, rzeczywiście tych zgłoszeń było bardzo dużo, ja to tak naprawdę udało mi się namówić Grzegorza na to, żebyśmy zorganizowali takie jeszcze jedno spotkanie w Warszawie i dlatego właśnie 9 czerwca w Warszawie, to jest sobota,
w godzinach 10-18 zorganizujemy sobie takie spotkanie, właśnie na którym będziemy mówić o tych wszystkich rzeczach, o których przed chwileczką Grzegorz mówił, czyli oczyszczanie układu limfatycznego z tymi wszystkimi technikami, o których też mieliście okazję przez chwileczkę, bodaj ich fragment zobaczyć na filmie. Aby zapisać się na to szkolenie, pod filmem znajdziecie taki duży czerwony przycisk, na którym jest napisane zapisz się na szkolenie z Grzegorzem 9 czerwca w Warszawie. I teraz tak, dla wszystkich tych, którzy oglądają na żywo ten webinar, jeżeli się zdecydują do godziny 22, macie cenę 250 zł za uczestnictwo w całodziennym spotkaniu z Grzegorzem, na którym nie tylko będziecie mogli nabyć zarówno i tą wiedzę, jak i te techniki, ale też i także z Grzegorzem porozmawiać, bo Grzegorz jest zawsze dosyć mocno oblegany przez wielu uczestników, więc jest to podwójnie fajna okazja. Ale uwaga, tych miejsc jest limitowana ilość. Ja tutaj sobie drugim okiem zerkam, ile mi tych miejsc zostało i tam jest co prawda napisane, że niby 50, ale już 50 nie ma, więc jeżeli ktoś chce się dostać w tej cenie na szkolenie, to serdecznie zapraszam. Po 22 cena rośnie o stówkę, czyli dokładnie będzie już 350, o ile oczywiście zostaną jeszcze nam jakiekolwiek wolne miejsca. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Spieszcie się, do 22 macie niższą cenę. A Grzegorz, czy uda się Ciebie jeszcze namówić na może odpowiedzenie na 2-3 pytania z forum, bo tutaj widzę też się pojawiają jakieś, może zechcesz tam rzucić okiem w międzyczasie, albo też pokazać tą technikę, o której też powiedziałeś, bo to też jest bardzo ciekawe i nie ukrywam, że z niecierpliwością, no to czekamy. Tak, oczywiście, Piotrusiu, jeśli tam Państwo mają jakieś pytania, ja tu mam tam z boku taki podgląd, ale tak do końca tam nie wiem, czy mi się to dobrze przewija. Także ty tam masz pewnie lepszy wzgląd, więc spróbujmy gdzieś tam komuś odpowiedzieć na jakieś pytanie, a potem pokażę oczywiście tą technikę, którą Państwu obiecałem, żebyście Państwo ją robiąc mogli sobie, no i będziecie zresztą Państwo zdziwieni, w duży sposób pomóc już w wielu schorzeniach. Tylko z takiego drobiazgu, który Państwu pokażę. Zresztą ja chcę podkreślić też to i tak Piotruś, jak i Państwo uczestnicy tak liczni tego kursu manipulacja kręgosłupa dla każdego, no mieli okazję właśnie zobaczyć i to jest ważne w tej mojej metodzie, oczywiście 3x3 nowoczesne kręgarstwo, że każda interwencja w organizm powinna być jak najkrótsza i jak najmniejsza, proszę Państwa. Dlatego, że to właśnie wtedy dopiero, gdy działamy zgodnie z ABC, CBA i dajemy krótką, właściwą na temat interwencję, czy ona będzie w płaszczyźnie energetyczno-duchowej, czy ona będzie w płaszczyźnie psychiczno-emocjonalnej, czyli na przykład wystarczy zobaczyć, rzucić jedno słowo, które jakby rozkłada w tym momencie stres emocjonalny u danego człowieka, prawda, lub przekierunkowuje w ogóle jego napięcie i tam samy wyrównuje, czy wreszcie zredukować je moimi szpilkami, czy wreszcie dokonać przestawienia jakiegoś kręgu, który również wielokrotnie uwarnia emocje typu płaczu, prawda, i tak dalej, to właśnie polega na tym, żeby te interwencje były takie właśnie ukierunkowane, celowane dokładnie na to miejsce, które odpowiada za całość tych wszystkich zaburzeń, które właśnie z którymi Państwo przyszliście. I nie są to tylko te zewnętrzne zaburzenia, które powiedzmy widać w tym ciele, ale również i wewnętrzne. Więc tutaj oczywiście w związku z tym tą technikę, którą pokażę, ona też będzie taka, która będzie miała być krótka, nie wymagająca żadnego wysiłku, odrobinę tylko chwilki, prawda, żeby to robić i potem będziecie Państwo oczywiście, zachęcam, pisać do nas i relacjonować, jak się zmienił Wasz stan zdrowia, nie tylko z tego powodu, jaki Państwu pokażę, żeby zastosować, dobrze? No, okay. A teraz Piotrusiu, proszę Cię bardzo, możesz podać jakieś pytanie. Tak, proszę bardzo, na przykład zwyrodnienie kręgosłupa widoczne na zdjęciach rentgenowskich, ból przy podnoszeniu się, przy pochylaniu, czy tu pomoże metoda 3x3? To są takie drobiazgi. Takie drobiazgi to od ręki, tak? Proszę Państwa, z bardzo zaawansowanymi koksartrozami, a więc już nie tylko bardzo zaawansowanymi osteofitami, jeśli się Państwo orientujecie, to są te wyrosty kostne boczne, takie w tych trzonach kręgowych. Mało tego, osteofitami, syndesmofitami, czyli te osteofity tak jakby schodzą się do siebie, chcą zrastać się te kręgi, czyli w bardzo zaawansowanych procesach degeneracyjno-zwyrodnieniowych wszystkich elementów,
absolutnie wszystkich i mówię to odpowiedzialnie, z 30-letniej praktyki. Proszę Państwa, te zmiany degeneracyjno-zwyrodnieniowe mają bardzo niewielki wpływ na to, żebyście Państwo odczuwali dolegliwości bólowe i nie mogli funkcjonować. To znaczy, że mimo bardzo dużych zmian zawsze znajduje się punkt równowagi. Dlatego tyle mówię o tej równowadze. Zawsze znajduje się taki punkt równowagi, czy taka równowaga w organizmie człowieka, którą trzeba wiedzieć, jak ustalić właśnie mechanicznie, żeby ta mechaniczna równowaga ciała ludzkiego przekładała się na równowagę psychiczno-emocjonalną i na duchowo-energetyczną i oczywiście wewnętrzną w organizmie, czyli w pracy czołów dokrewnych i narządów wewnętrznych. I taki jest taki zawsze jakiś punkt w organizmie, u różnych ludzi oczywiście w różnych miejscach, który wiąże się z tym, że trzeba wiedzieć, gdzie, jak i kilku miejscach coś tam przestawić, dlatego metoda się nazywa 3x3, ponieważ to są trzy krótkie interwencje w trzech strukturach organizmu, w trzech miejscach tych struktur, wykonane w odpowiednim czasie oczywiście, i w tym momencie one pokazują i odnajdujemy taki punkt równowagi, przywracamy nową równowagę i mimo zmian degeneracyjno-zwyrodnieniowych bardzo, bardzo zaawansowanych, które oczywiście wiadomo, że nie dorabiamy się w młodym wieku, a więc tu chodzi o to, że to są ludzie już starsi, 70, 80 i 90-letni, w różnym naprawdę już bardzo poważnych, że tak powiem, schorzeniach tego narządu, całego ruchu, można znaleźć punkt równowagi, żeby oni mogli funkcjonować normalnie bez bólu i dalej cieszyć się życiem. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Proszę o poważniejsze pytanie. Okej, no to powiem szczerze, jeżeli tamto było proste, to już nie wiem o co pytać, ale generalnie pojawiają się takie rzeczy jak cukrzyca typu drugiego, skolioza. Czy metodę 3x3 można stosować przy chorobach onkologicznych? To tych pytań jest bardzo wiele. Szkoda, że nie masz podglądu na to. Może ci jakoś pomogę, bo przestało ci się przewijać, rozumiem, tak? Nie będziemy sobie tam marnować na to czasu, jest okej. W każdym razie ja tutaj sobie zobaczę, może też za chwilę spojrzę, ale odpowiem na to. Może od tyłu, przy chorobach onkologicznych. Proszę Państwa, nie tylko, że można, ale powiem od razu, trzeba. Czyli jak Państwu już powiedziałem, zawsze jest taki punkt równowagi, który trzeba przywrócić, więc choroba onkologiczna jest bardzo dużym zaburzeniem tej równowagi. I teraz my skądinąd wiemy, że jeśli ktoś choruje na nowotwór, to nie wolno tam robić żadnych innych zabiegów, bo tylko możemy zaszkodzić. No jak już sami dobrze wiemy, to jest to znowu oczywiście kwestia pewnej wiary i przekonań, komu chcemy ufać i wierzyć, ale jak sami Państwo dobrze wiecie, już na szczęście w obecnych czasach jest bardzo dużo ludzi, którzy wyleczyli się sami naturalnymi sposobami leczenia z nowotworów. Ja należę również do tych ludzi, to było w 2009 roku i jeszcze nie było to wszystko tak popularne, kiedy uciekłem z tego szpitala i kiedy wyleczyłem się sam z tego nowotworu. I dzięki temu dzisiaj jestem jeszcze zdrowszy niż byłem przed nowotworem, proszę Państwa. Więc wykorzystałem tę swoją szansę. I teraz czy przy tych nowotworach nie wolno stosować innych procedur, czy wręcz nie wolno pomagać? I tutaj ta metoda 3x3, która musi znaleźć ten punkt równowagi dla pracy całych układów, nie tylko układu ruchu, narządu ruchu, jest potrzebna? Jest potrzebna. Oczywiście, że jest potrzebna. Właśnie, żeby ten punkt równowagi znajdować. On jest tylko do wykonywania częściej. To nie będzie jeden zabieg, dlatego że ostra faza zmienia po prostu te stany równowagi w bardzo krótkich czasach i trzeba cały czas na nie reagować. I właśnie do takich stanów, jak te wszystkie onkologiczne choroby, proszę Państwa, doskonałe jest to nastawianie kręgosłupa energią. To jest raptem 3-dniowy kurs, który pozwala przy wszelkiego rodzaju paraliżach powylewowych, poudarowych, prawda, przy wszystkich schorzeniach onkologicznych, przy wszystkich zaburzeniach neurologicznych, ośrodkowych, proszę Państwa, pozwala właśnie tą metodą, wykonując codziennie bardzo prosty zabieg energetyczny, bynajmniej nie polegający na tym, jak robią to bioenergoterapeuci, że stresują tą energię dookoła ciała, czy trzymają ręce nad czakrami, tylko w sposób określony, krótki, ukierunkowany w określone miejsce z określonymi zasadami poprzez użycie palc rąk i nóg pacjenta,
odpowiednio badając, gdzie jaki segment kręgowy w związku z tymi, gdzie jaki punkt równowagi za to odpowiada, równoważyć dzień w dzień ten stan równowagi u danego pacjenta i tym samym go wspomagać lub wręcz uzdrawiać. To jeśli chodzi o choroby onkologiczne. Tam wspomniałeś, Piotrusiu, bo się rozgadałem i zapomniałem, było co jeszcze? Ja przepraszam, ale też śledzę tutaj forum i oczywiście tych pytań. A szkoda, bo ludzie szybko przeskakują. Dużo razy powtarzały się pytania. A, przepraszam, badał, ja się ale... Przepraszam, przypomniałem sobie, proszę Państwa, znowu mi chodzi o takie choroby właśnie też ustrojowe, układowe tak zwane, cukrzyca typu drugiego. Jak się Państwu wydaje? W imię tego, co wcześniej powiedziałem, że jeśli mamy drugie spotkanie, które odpowiada za odżywianie, czyli za skład chemiczny krwi w tym momencie i że są znowu punkty równowagi i segmenty kręgowe, które odpowiadają za to, żeby ten stan utrzymać bądź zmienić, to czy przy cukrzycy ten kręgosłup i te miejsca są współodpowiedzialne? Tak są, więc metoda typu 3x3 jest tu jak najbardziej wskazana właśnie w ramach wyrównywania znowu tej równowagi w układzie odżywczym, w tej krwi i oczywiście później w układach zależnych, cały czas w tej trójce głównych układów, czyli oczyszczającego, odżywczego, czyli naczyniowo-sercowego, no i wreszcie sterującego, prawda, czyli nerwowo-gruczołowego. Czyli ta cukrzyca typu drugiego odpowiadamy również. Co tam jeszcze było, Piotrusiu? Teraz taki temat, powiedzmy sobie, dosyć pozornie, dosyć daleko związany, jak borelioza, ale tutaj to jest też właśnie kwestia chyba oczyszczania, prawda, bardziej mi się wydaje. Proszę Pani, to też jak coś, co powiedziałem, wszystkie tego rodzaju, tego bakteryjne, wirusowe, czy jakiekolwiek, one mają wpływ oczywiście na wszystko. I tym samym sam kręgosłup jako współudziałowiec będzie blokował się w określonych segmentach, czyli tu trzeba współpracować. Bo to nie jest tylko tak, że to jest kręgosłup odpowiedzialny, tylko tu trzeba likwidować blokowania się poszczególnych segmentów kręgowych, które potem nie pozwolą na pracę i funkcjonowanie tego narządu, układów narządów wewnętrznych i gruczołów dokrewnych. I mimo, że powiedzmy choroba jest wyleczona przy boreliozie, to jest bardzo częste. Nawet jeśli zastosujemy antybiotykoterapię i się nazywa, że już jest właściwie wyleczona i za chwilę potem okazuje się, że znowu nawraca. To jest właśnie to, o czym tu mówię. Ze względu na to, że zblokowały się określone segmenty kręgowe, które w tym łuku odruchowym wzajemnych zależności pomiędzy narządami i segmentem kręgowym odpowiadały za pracę tego narządu wewnętrznego czy gruczołu dokrewnego, spowodowały, że zablokowanie imitowało dalej tą chorobę i przywracało jakby ją, dlatego trzeba koniecznie również i regulować kręgosłup. Zresztą w metodzie 3x3 jest tak, że ta diagnostyka bardzo łatwa i jednoznacznie ukierunkowana przy tych tak zwanych skłonach tam do przodu i badaniach tam wyprzedzania tak zwanego kolców biodrowych górnych, tylnych i nie tylko zresztą, ale w sposób bardzo szybki klasyfikuje przyczynę. I to jest też niesamowita część metody 3x3, czyli bardzo szybka diagnostyka, którą mogą tylko rezonanse, powiedzmy, potwierdzić i, że tak powiem, utrwalić przekonanie terapeuty, że to właśnie z tamtego powiedzmy struktury, czy z tamtego układu ta przyczyna pochodziła jakiejś tam choroby, a powiązania wzajemne pomiędzy, proszę Państwa, daną chorobą, nazwaną oczywiście przez nasz świat medyczny w jakiś sposób tam od imienia jakiegoś wynalazcy, prawda, i zgrupowania pewnych objawów, te, które mu pasowały, a które nie pasowały, odrzucone były i, prawda, stwierdzenie, że to jest taka i taka choroba, które rzeczywiście czasami mają rzadko, że tak powiem, skonkretyzowane te przyczyny, jak nie wcale. No to jest tak dalekie od tej rzeczywistości, że po prostu nawet już zwykła rwa kulszowa, nazwana rwą kulszową, prawda, bardzo mało nam mówi o charakterystyce tego schorzenia tak naprawdę w medycynie. Dlatego podają tylko te środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i rozkurczowe, bo się nazywa, że gdzieś jest tam jakiś gdzieś, to jest zawsze najlepsze, gdzieś tam jest jakiś ucisk na nerw kulszowy, a nerw kulszowy no to jest bardzo długi nerw, po pierwsze składa się tam z wielu różnych nerwów rdzeniowych i korzeni, które w skład niego potem wchodzą i
który punkt i w którym miejscu i gdzie jest uciskany, czy bardziej ośrodkowo, czy bardziej owodowo i jakie daje dolegliwości, czy to jest stąd, czy stamtąd, to nic już taka nazwa nie mówi. I w większości przypadków nazwy chorób niewiele mówią o jej przyczynach. Więc te testy takie diagnostyczne mojego wynalazku, również bardzo szybkie, które są ściśle powiązane z określonymi strukturami, potrafią również jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest z danej struktury, czy to nie jest z danej struktury, i tym samym też pozwalają stwierdzić, gdzie trzeba interweniować. W tej właśnie cudownie szybkiej, skutecznej metodzie 3x3 nowoczesnego kręgarstwa. Jakie jeszcze tam, Piotrusiu, pytanka? Znaczy tu jedno było dosyć, które mnie rozbawiło, dotyczące tego, kiedy Grzegorz będzie na Pomorzu. No z tego co wiem, to Grzegorz to właśnie wrócił z Pomorza, bo chyba byłeś w Sopocie przez ostatnie kilka dni, prawda? Prawda. No tak, że trzeba śledzić stronę nowoczesnekręgarstwo.pl, tam zawsze znajdziecie informacje, gdzie Grzegorz się wybiera. Zresztą tak samo można na Facebooku odnaleźć fanpage nowoczesnego kręgarstwa, który zresztą też link oczywiście Wam podam w jutrzejszym podsumowaniu. Kolejne pytania, no Hashimoto, żeśmy mówili, przykurcza stawów, co my tu jeszcze mamy dalej? Niepłodność. Korzonki, stany zapalne, drętwienie nóg. O. Tak, to są takie bardzo, bardzo te korzonki, stany zapalne, drętwienia nóg. Oczywiście, że mogą być kwestii naczyniowej, ale te kwestie naczyniowe zależą również od segmentów kręgowych. Jeśli chodzi o drętwienie kończyn typu naczyniowego, bo oczywiście mogą być również drętwienia typu neurologicznego i te również oczywiście zależą od kręgosłupa, pomijając znowu jeszcze jakieś tam ośrodkowe zaburzenia, które mogą takie rzeczy również powodować. Ale proszę Państwa, mówię, diagnostyka metody 3x3 polega na tym, że bardzo precyzyjnie potrafimy po prostu stwierdzić w tak zwanej diagnostyce różnicowej, co jest od czego. I w tym momencie te wszystkie kręgosłupowe, jeśli to są kręgosłupowe sprawy, usuwa się bardzo łatwo przez nastawianie kręgów. Także te wszystkie mrowienia, prawda, te korzonki i tak dalej, to jest tylko kwestia, żeby wiedzieć, jak postępować w tym procesie A, B, C, C, B, A i w którym momencie zastosować wycofywanie danego objawu, żeby ta choroba wracała tą samą dokładnie drogą, jaką przyszła i tym samym nie było komplikacji przy wycofywaniu tego procesu jako zaburzeń, powiedzmy dodatkowych, którymi organizm nie wie co robić. Jako przykład podam coś takiego. No mamy powiedzmy ostrą jakąś źrwę kulszową operując systemem powiedzmy nazewnictwa z medycyny klasycznej i przy tej ostrej wywołanej powiedzmy przepukliną jądra miażdżystego jest taki test, on się nazywa test Laseka, że w leżeniu na plecach lekarz unosi nogę, prawda, po sprawdzeniu oczywiście odruchów, unosi nogę i patrzy na jak wysoko jest w stanie unieść tą nogę, jak tam do 15 stopni to się nazywa, że to jest przepuklina, jak tam trochę wyżej, no to jest powiedzmy rwa kulszowa, co prawda pomijam już rozdzielanie tych jednostek chorobowych, no bo rwa kulszowa może być tak samo oczywiście z powodu przepukliny jądra miażdżystego, bo jak będzie uciskana struktury korzeni nerwowych w tej okolicy, to będzie to szło do nerwu kulszowego i tak często biegnie ten ból, więc siłą rzeczy to rozróżnianie jest oczywiście też niewłaściwe. Niemniej jednak, kiedy stwierdza się, że to jest ta przepuklina, no to trzeba oczywiście w tym momencie w klasycznym leczeniu operować, natomiast w medycynie, czyli w nowoczesnym kręgarstwie, tak naprawdę metodzie 3x3, wystarczy odpowiednio przestawić kręgi, zastosować tak zwaną technikę, którą nazwałem WIR, więzadłowy impuls rozciągowy mojego autorstwa i wszystko samo się wyrównuje, potem zagaja się już powiedzmy w przeciągu 2 tygodni samo jako zwykłe leczenie tkankowe, czyli tak jak przerwana, przecięta rana musi się zgoić i zabliźnić, tak i tam potem się wszystko ładnie zagaja i zabliźnia. To jest cały proces, o którym opowiadałem kiedyś u Ciebie, Piotrusiu, na pierwszym webinarze. Także oczywiście te wszystkie tego typu neurologiczno-naczyniowego jak najbardziej nadają się. Te puchnięcia nóg, proszę Państwa, też często, czyli tak zwane właśnie wtedy zaburzenia krążenia limfy związane właśnie z zaburzeniami przepływu naczyniowych w żyłach odprowadzających oczywiście tą limfę, to jest to, co długo siedzicie, czy nawet przy stole, czy pochylenie do przodu nad komputerem, czy też oczywiście w samolotach itd. itp. I potem macie czy spuchnięte kostki, czy całe podudzia, a bywa, że i całe uda. To też jest oczywiście proces, w którym kręgosłup odgrywa ogromną rolę. Wystarczy przywrócić funkcję, tu akurat nie jednego kręgu, a
kilku segmentów kręgowych w jakimś tam odcinku, żeby wyregulować pracę naczyniową, naczyniowo-limfatyczną, żeby te nogi po prostu nie puchły. Pomijam oczywiście takie zaburzenia typu tam słoniowatość, prawda, i tego typu, natomiast tych wszystkich normalnych opuchliznach, prawda, i tworzeniu się zresztą żylaków, które są z tym związane potem, prawda, to się wszystko zaczyna od kręgosłupa i powinno się na nim kończyć, czyli jakby też te leczenie powinno się od niego zaczynać. Grzegorz, to jeszcze zadam Ci jedno pytanie, bo ono też dosyć często się przewija, a w międzyczasie tylko powiem, że już zostało tylko 10 miejsc, więc jeżeli ktoś jeszcze poważnie myśli o wzięciu udziału w naszym szkoleniu z 9 czerwca, to niech się poważnie spieszy. Wiele, wiele już było pytań o RZS. Ja wiem, że do tego też mówiłeś chyba, ale... Piotruś, a ja tu odpowiem Zygmuntowi. Napisał tak, metoda 3x3, czym się ta nazwa tłumaczy, o ile ja pamiętam, gadasz 3x3. Tak, proszę Państwa, jestem w swojej tej takiej, nazwijmy to cudzysłowie, karierze bardzo zgryźliwy również wobec siebie w tym momencie. Mam pewien dystans do swoich, też w cudzysłowie nazwijmy to, osiągnięć, które dlatego, że tak jak mówię, mogę mieć ten dystans, ponieważ skutki, jakie są po moich korektach nastawiań kręgosłupa i przywracania zdrowia, są tak ewidentne, że nie muszę nikogo o tym przekonywać, bo skutek to pokazuje. Więc jeśli ktoś mówi, że metoda 3x3, czyli gadasz 3x3, została tak nazwana, zgadza się, dokładnie tak ją nazwałem. Na przekór całej oficjalnej medycynie klasycznej powinien się znaleźć ktoś, kto gada niby 3x3 i które to gadanie 3x3 wraz z pracą, którą wykonuje, daje takie cudowne, wspaniałe efekty i nie ma w tym jakichś cudów nie wiadomo jakich, tylko po prostu czysta nauka i czysta wiedza, jak co działa, jak co funkcjonuje, gdzie, na jakim poziomie i w jaki prosty sposób przywrócić właśnie te funkcje. Dlatego tak sobie ironicznie nazwałem tą metodę między innymi 3x3. Niemniej jednak fachowo znaczy ona, że to są 3 krótkie interwencje, to jest 3x3, 3 krótkie interwencje w 3 głównych strukturach narządu ruchu, czyli mięśniach, więzadłach i kościach, na 3 poziomach występowania symptomów. Stąd 3x3, 3x3. Ale fajnie brzmi, że ktoś gada 3x3, dlatego że mam sceptyków, czy z wrogami się jeszcze nie spotkałem, mam nadzieję, że takowi nie będą, że będą chcieli otwarcie współpracować w razie potrzeby i uczyć się tej metody dla dobra ogółu nas wszystkich. Natomiast dla sceptyków i ewentualnie jakichś tam krytykantów, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że do tej pory nauczyli się czegoś innego w sposób zupełnie odbiegający od skuteczności, jaką powinni się wykazywać, a nagle na swojej drodze gdzieś tam zetną się z taką metodą, jaką jest metoda 3x3 Grzegorza Jabłońskiego i trudno im to przeżyć, to niech się będzie dla nich tak gadanie 3x3 satysfakcjonujące ich, przynajmniej na tym etapie ich rozwoju. No, Zygmunt ci tam jeszcze odpowiedział w dalszym ciągu. Odpyskowo. Że jest okej. A, mam na myśli, ale gadaś nieźle, popieram. Pozdrawiam, Zygmunt, nie wiem kim jesteś, ale jesteś okej. Dobrze, to może w takim razie przejdźmy już do tego ostatniego punktu, czyli pokażesz nam to krótkie ćwiczenie, o którym wspominałeś i to chyba, że będziesz miał jeszcze okazję coś powiedzieć, to oczywiście ja Ci głosu nie odbieram, natomiast proszę bardzo, podejmij sam decyzję, czy jeszcze chcesz coś odpowiedzieć, czy już tam przejdziesz do pokazywania. Jak zwykle, dziękuję Ci, Piotrusiu. Krótko mówiąc, jeszcze takie podsumowanie, jeszcze raz z tego wszystkiego, żebyście Państwo zrozumieli, co ja tak naprawdę chciałbym przekazać Państwu, prawda? Bo to wtedy dopiero ma takie spotkanie sens. A więc przede wszystkim równowaga i jeszcze raz równowaga. Co to znaczy? To nie znaczy, proszę Państwa, że na przykład jak w życiu chcemy sobie trochę poszaleć, idziemy na imprezkę i sobie trochę popijemy i mówimy, nie możemy pić, bo jest równowaga. A dlaczego nie? Chlajcie jak chcecie. Tylko potem pamiętajcie, że na drugi dzień trzeba to jakoś zrównoważyć, prawda? Czyli skoro przegiąłem w jedną stronę, to potem powinienem przegiąć w drugą stronę, a więc post. Woda i post, prawda? I szybko ten organizm się zrównoważy. I już. Czy to znowu znaczy, że macie w takim razie taką imprezkę i takie równoważenie ponawiać niemal co tydzień czy codziennie? Nie, bo wtedy już organizm sobie nie da rady tak często z takimi skrajnościami. Natomiast jeśli wpadniecie w jedną skrajność, szybko równoważcie ją przeciwnością.
maksymalną, kiedy szybko się zrównoważycie i wtedy będzie fajnie. Czyli to jest znowu równowaga. Teraz, co to znaczy dla narządu ruchu? To również dla narządu ruchu znaczy mniej więcej to, że jak pytają mnie, w jakich pozycjach spać, w jakich pozycjach jest zdrowo, zawsze odpowiadam, proszę Państwa, śpijcie sobie w pozycjach, w jakich Wam wygodnie, w jakich chcecie. Wyginajcie się na wszystkie strony i kombinujcie z figurami, jakie się Wam podoba w tym łóżku robić. Natomiast rano wstańcie i zróbcie ćwiczenia równoważące Grzegorza Jabłońskiego. Te cudowne ćwiczenia, które zrównoważą, co żeście tam nawyprawiali w ciągu nocy i cześć. I nie musicie się w ogóle martwić o pozycję, czyli znowu równowaga. Rozumiecie mnie Państwo? I teraz metoda 3x3 w swojej, powiedzmy, wersji podstawowej, potem specjalistycznej dla zaawansowanych i wreszcie mistrzowskiej, oczywiście dociera już tak głęboko, że potem jesteśmy nieomal jak ten w filmie, jak ten mistrz w filmie Kung Fu Panda, gdzie oni tam no tego tam jakiegoś tego wilka strasznego tam gdzieś odwiedzili, prawda, w tej wielkiej skale gdzieś tam zakutego, nie wiem czy Państwo oglądaliście tą bajkę dla dzieci, no i oczywiście on ich tam pobił, bo był jakimś tam wielkim mistrzem, no i wrócili tacy, tak powiem, padnięci do tego swojego mistrza, ten mistrz tam przytyknął w jednym miejscu, przyknął w drugim i wszystkich postawił od razu na nogi. To jest metoda 3x3. Żeby wiedzieć dokładnie, gdzie, co trzeba. I tak to robię już od wielu lat, prawda? I tak to teraz pokazuję na tych kursach i sprowadzam to do jak najprostszych technik i do jak najkrótszych również dla zwykłych, normalnych ludzi, którzy niekoniecznie muszą się w tym aż specjalizować. Zostawmy trudne przypadki, powiedzmy, mnie i specjalistom, których szkolę w tym momencie, a weźmy się za te wszystkie podstawowe i średnie sami, czyli ten kurs nastawiania manipulacji kręgosłupa dla każdego, który zobaczycie Państwo, co wynika ze wspaniałego deptania. To deptanie, wszyscy się nauczyliśmy, że jest jakaś piękna tajka, panowie powiedzmy, i depcze nas po tych plecach i to jest taki fajny masaż tajski, proszę Państwa. Ten masaż jako masaż jest zawsze dla ludzi zdrowych, natomiast takie deptanie specjalistyczne w określony sposób, żeby oczyszczał się układ limfatyczny, czy żeby wyrównywał się układ naczyniowo-sercowy, czy wreszcie żeby się układ regulował, sterował nerwowy, to znowu właśnie kwestia opanowania w taki sposób, żeby znowu przywrócić tą równowagę. Czyli pamiętajmy, nawet najlepsze leczenie, kiedy jest w tym momencie nietrafione w schemat ABC wycofywania procesów CBA, też jest przeciążeniem dla organizmu. Czyli starajmy się po prostu wszystko równoważyć. To jako podsumowanie, czyli stwierdzam, że równowaga. I teraz ta technika, proszę Państwa, która będzie doskonale równoważyła Was na wszystkich poziomach, tych trzech głównych poziomach, o których mówiłem, a więc duchowo-energetycznym. Dla tych Państwa, którzy nie wierzą w krążenie energii, prawda, i w to, że jesteśmy, no to niech się zwrócą, niech przestudiują sobie chociażby jednego z największych naukowców tych naszych czasów, czyli Einsteina, to się dowiedzą, czy on w ogóle mówił kiedykolwiek o energiach i jak on to wszystko ujmował i zobaczycie Państwo, że tu nie ma potrzeby dyskutowania z niedowiarkami, że to bzdura, że tam jakieś energie funkcjonują czy nie funkcjonują. Więc jak sobie poczytacie o Einsteinie, o jego dorobkach, o życiorysach, jego wypowiedziach i innych rzeczach, zrozumiecie, że to nie jest bzdura i dawno już była oczywiście uważana, a teraz jest jeszcze bardziej doceniana i szanowana. Więc tą technikę, którą pokażę, będzie Was równoważyła na tym duchowo-energetycznym poziomie, będzie Was równoważyła na tym poziomie psychiczno-emocjonalnym, no i co najważniejsze, będzie Was równoważyła również na tym poziomie psychicznym. Oczywiście wszyscy jesteśmy tak zbudowani, że potrzebujemy odrobinkę zrozumienia czegoś, co mamy wykonywać, bo jeśli tego nie rozumiemy, to siłą rzeczy to odrzucamy. Dlatego jeszcze krótkich kilka zdań, które pozwolą Państwu zrozumieć, dlaczego tak jest. Otóż wyobraźcie sobie, że między innymi, jeśli każe się rozbierać moim pacjentoklientom, jakby to nie ujmował, do majteczek, i często pytają mnie, skarpetki też? Tak, oczywiście też. Dlaczego? Dlatego między innymi, że palce rąk i nóg, proszę Państwa, są bardzo mocno unerwiane. Poza tym ze względu na możliwości ruchowe,
tak tych palców, moje paluszki Państwu pokażę, czy takie czynności, których do tej pory jeszcze żaden robot nie jest w stanie mimo tak wysokiego rozwoju technologicznego podrobić, one są w swoich strukturach mięśniowo-więzadłowo-kostnych i oczywiście całym układzie naczyniowym, prawda, sterowania nerwowego i wszystkich innych, tak dalece zaawansowane, że one są jednocześnie takimi odbiornikami i takimi nadajnikami. Palpacja, czyli odczuwanie dotykowe, jest wysoce zaawansowanym zmysłem. Zmysłem, który jest, proszę Państwa, najmniej oszukiwalny, wyobraźcie sobie. Dlatego między innymi osoby niewidome, które mają dodatkowo wyczulony słuch i jeszcze większą wyczuloną palpację, tak doskonale potrafią się poruszać, powiedzmy, w sferze masowania, być dobrymi masażystami, bo wyczuwają wszystkie napięcia, no nie chcę powiedzieć 10 razy, ale 2-3 razy na pewno lepiej niż normalny, zwykły człowiek. To nie znaczy, że zwykły człowiek może mu nie dorównać, bo oczywiście może dorównać i przewyższyć też taką osobę niepełnosprawności takowej. Niemniej jednak mają tą po prostu zdolność jeszcze dodatkowo ukierunkowaną. Czyli tak jak wzrok, jak sami Państwo wiecie, już z różnych testów możemy oszukać, tak jak słuch możemy oszukać, proszę Państwa, smak, węch możemy oszukać, palpacji nie oszukamy. Tak dalece są to niesamowite detektory. Te detektory to są nasze palce, nasze ręce i te detektory to są nasze nogi, nasze stopy, czyli nasze palce również u stóp. I zwłaszcza ich końcówki, tak jak ja je tu stykam, widzicie Państwo, tymi poduszeczkami. I teraz, jeśli Państwo zrobicie sobie codziennie wieczorem przed spankiem, zanim wyjdziecie do łóżeczka, usiądziecie sobie w łóżeczku i zrobicie sobie taką, nazwijmy to, krótką medytację. To jest medytacja tego typu, że usiądziecie z nogami, ja to pokażę na rękach, ponieważ tutaj ten obraz nie będzie, no trudno, żeby zadarł tak wysoko stopy, to nie znaczy, że ja jestem niesprawny, mógłbym, ale nie bardzo by to w powietrzu będzie widać się tego. Czyli jeżeli weźmiemy do siebie, usiądziemy w ten sposób, że zestawimy ze sobą stopy w ten sposób, jak ja w tej chwili ręce. Czyli tak na tyłeczku i te stopy rozszerzymy, kolanka na zewnątrz i zetkniemy ze sobą stopy w takim kącie, jakim komu wygodnie, bliżej ciała lub dalej. Nie tak, jak to w medytacjach robią, że tam zakładają jedną na drugą, tutaj na ten. To jest nieprawidłowe, proszę Państwa. To niewiele daje. Natomiast bardzo dużo daje złożenie stóp w ten sposób, jak ja ręce. I teraz drugą rzeczą, którą składamy w podobny sposób, siedząc już na nogach, na tyłku w tej pozycji, to są właśnie złożenie naszych rąk tymi czubkami palców. Bardzo delikatne. To nie jest, że my naciskamy i trzymamy, tylko bardzo delikatne. Podeprzeć sobie przed ramiona, tu ramiona, o swoje ciało, żeby było nam wygodnie i bardzo delikatnie sobie dotknąć tymi palcami. Mamy stworzony układ wymiany, pełnej wymiany energetycznej wszystkich płynów, prawda, i wszystkich informacji sterujących w całym naszym organizmie. I wystarczy sobie zamknąć na chwilę oczki i przez moment sobie wziąć 3 oddechy, jakie komu pasuje, nie na siłę głębokie, bo na siłę głębokie to zawsze jest pewna reakcja odruchowa, to jest pewny wysiłek. Państwo macie wziąć tylko taki, jaki daje wam lekkość. Wziąć sobie kilka takich oddechów, prawda, wdech, wydech, przytrzymać przez 30 sekund, minutę czy półtorej. Najwięcej, proszę Państwa, i tu bardzo ważne, półtorej minuty, 90 sekund. Pamiętacie, co powiedziałem? Za długi sygnał to już jest zaburzenie, za długa interwencja to już jest zaburzenie, nawet choćby była nie wiem jak święta. A więc zobaczcie, co macie zrobić. Usiąść na łóżku, złączyć stópki, czy na łóżku, czy na dywanie, znaczy na kanapie, na czym wam wygodnie, złączyć stópki, prawda, złączyć paluszki, zamknąć oczki, wziąć kilka oddechów i wdechów, pooddychać sobie 30, 15, 30 sekund, minutka najwyżej, półtorej i to wszystko. I tak zostawić. I do następnego dnia. Jeśli będziecie Państwo robili w ten sposób tą procedurę, w układzie wegetatywnym, to znaczy tak zwanym układzie pracy narządów wewnętrznych i gruczołów dokrewnych, reakcja odruchowo-nerwowa w organizmie następuje przez 30 dni. To znaczy, że wszystkie bodźce, które mu przysyłamy, są jeden tylko zabieg codzienny, reguluje jeszcze przez 30 dni. Róbcie coś takiego codziennie przez 30 dni, a następnie proszę piszcie do Piotra i powiedzcie, co za to cudowna technika, wyleczyłem to czy tamto, ustąpiło mi to czy tamto. Tylko pamiętajcie, nie medytujcie godzinami.
Nie szukajcie nie wiem czego w tam swoich tych, nie myślcie, czy macie coś myśleć, czy nie myśleć. To nie ma najmniejszego znaczenia. Złapcie pozycję, zróbcie kilka wdechów i oddechów, przytrzymajcie kilkadziesiąt sekund i odpuśćcie. I wtedy to będzie wszystko fajnie działało. I to jest to, co chciałem na koniec, że tak powiem, tej mojej wypowiedzi właśnie o takiej sobie przekazać Państwu, żebyście mogli skorzystać również w jakiś taki typowo, czysto fizyczny sposób. Gosiu, dziękujemy Ci bardzo serdecznie, jak zawsze, za mega, mega inspirujący i interesujący wykład. Ogromnie się cieszę na nasze najbliższe spotkanie 9 czerwca w Warszawie. Ja jeszcze oczywiście informację techniczną do wszystkich osób, które już się zdecydowały na to szkolenie. W weekend prześlę Wam na maile wszystkie szczegóły dotyczące dojazdu, co ze sobą zabrać, jak się przygotować i gdzie dokładnie się stawić. Wszystkie te informacje otrzymacie na maila. Podobnie jak w dniu jutrzejszym rano otrzymacie wszystkie szczegóły dotyczące tego dzisiejszego webinaru, obiecane linki także do Grzegorza, jeżeli ktoś będzie się chciał z nim też umawiać, to też przez stronę Nowoczesnego Kręgarstwa, to wszystko jutro ode mnie otrzymacie. A dzisiaj Grzegorz, serdecznie jeszcze raz ogromne dzięki za poświęcony czas, spotkanie, no i nie ukrywam, że będę Cię jeszcze namawiał i wyciągał na kolejne. Tak, dziękuję oczywiście Piotrusiu, Tobie, dziękuję Państwu. Jeszcze przeczytałem w międzyczasie ostatni komentarz i ktoś tam napisał, że no jak był młody, to już nawet nie spojrzałem. Widziałeś ten, tak jak był młody, to właśnie stwierdzenie 3x3 to było takie do zdecydowania, co Ty tam gadasz 3x3, ujęte bardzo pi właśnie i że może by jednak coś zmienić. Proszę Państwa, nie. Nie chcę tego zmieniać. To tak ma właśnie być, żebyście, zobaczcie Państwo, jak bardzo irytujące w jakiś sposób to jest i tym samym jak bardzo docierające i każące zwrócić na to uwagę. To jedno. A drugie, no pamiętajmy, jacy by nie byliśmy, byśmy nie byli, to jaki by nie był to proces, zawsze są dwa punkty widzenia, czyli możemy patrzeć z góry lub z dołu, z lewej strony lub z prawej na coś, prawda? Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Coś jest nazwane w ten sposób i może nam się źle kojarzyć, a coś jest nazwane w ten sposób i możemy słuchać, co ta nazwa ma przedstawiać i wierzyć, że to jest właśnie to, co ktoś nazwał i mówi, a nie coś, co my mamy jakieś tam, demony przeszłości. Bardzo serdecznie Państwu. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na żywo w gabinecie i oczywiście gdzieś tam na kursach i przy okazji gdzieś tam też na soku z buraków. Okej. Okay. Pozdrawiamy Cię, Grzegorz. Pozdrawiam, dziękuję. Okay. No my już w takim razie też będziemy zmierzać ku końcowi. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny Wasz dzisiaj udział w tym webinarze. Wiem, że część z Was nie dostała linków, więc będą mieli okazję sobie może odtworzyć to po jutrzejszym moim mailingu. Ja oczywiście serdecznie zapraszam na to spotkanie 9 czerwca, bo mówię Wam, w tym spotkaniu już uczestniczyłem i mnóstwo pozytywnych wrażeń i dobrej energii płynącej od nas wszystkich w trakcie takiego spotkania. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek jeszcze pytania dotyczące czy to szkolenia, czy jakichś innych spraw, czy kontaktów z Grzegorzem, piszcie do mnie jak zawsze na info@polakulecz-się-sam.pl. W miarę możliwości na bieżąco postaram się Wam odpowiedzieć. Jeszcze raz przypomnę, że wszystkie osoby, które wpłaciły, proszę uprzejmie o cierpliwość. W weekend otrzymacie wszystkie szczegółowe informacje. A dzisiaj, no cóż, proszę nie zapomnijcie o ostatniej lekcji Grzegorza, tej związanej z medytacją. Pamiętajcie o tym, niech to stanie się Waszym codziennym rytuałem, choćby przed pójściem spać, żeby się dobrze wyciszyć, troszeczkę pomedytować, to bardzo dobrze wpływa. I ja Was serdecznie pozdrawiam. Kolejne webinary już wkrótce oczywiście będę to ogłaszał. Wkrótce też będę Was prosił o jeszcze też taka techniczna uwaga w związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych, o potwierdzenie Waszych adresów e-mail, takiego maila spodziewajcie się ode mnie w przyszłym tygodniu.
Będę wdzięczny za kliknięcie i umożliwienie naszej dalszych kontaktów, dalszych relacji. A dzisiaj serdecznie Was już pozdrawiam. Śpijcie dobrze, trzymajcie się. Do zobaczenia 9 czerwca. Pozdrawiam, cześć.